wstępnie to było tam nazwa, tytuł trochę inny, taki wydaje się po prostu lepszy, tak? Autorytet w odczytywaniu objawienia. Właśnie, no jak to w zasadzie wygląda? Oczywiście to jest pewne uproszczenie, prawda? W stylu, że protestanci w większości uznają taką zasadę sola scriptura, czyli tylko pismo, i uważają, że objawienie to jest właśnie tak Pismo Święte, prawda? I stąd wyciągają właśnie, co Bóg nam powiedział w objawieniu, wyciągają z tej zasady sola scriptura, przez tą zasadę wyciągają z pisma. Tak jak powiedziałem, w większości, bo też nie wszyscy protestanci się z tym zgadzają, ale większość wyznań protestanckich w jakiś sposób to podkreśla. Prawosławni oczywiście uznają autorytet Pisma Świętego, ale uznają też tradycję istniejącą w Kościele, prawda? Tradycję apostolską. Można się troszeczkę, bo tu przy katolikach napisałem, że jeszcze mamy coś takiego jak Urząd Nauczycielski Kościoła. Przy prawosławnych tego mówię, że to jest pewne uproszczenie, bo przy prawosławnych można powiedzieć, że mają coś takiego jak Urząd Nauczycielski, prawda? Mają biskupów, którzy nauczają. Natomiast oni mają takiego jakby organu dalej, prawda? Była teraz przecież próba zwołania takiego ogólnoprawosławnego soboru, ale no, na przykład rosyjska cerkiew się nie stawiła na tym soborze, prawda? I tam chyba z tego co pamiętam cztery te autokefaliczne kościoły prawosławne się nie stawiły na tym kościele i ostatecznie jakby po tym soborze, kiedy te pozostałe delegacje z pozostałych cerkwi jakieś tam przygotowały pisma, to te cerkwie, które się nie stawiły, prawda, wystosowały takie oświadczenia, że one nie uznają tego za ogólnoprawosławny sobór, no bo właśnie nie było wszystkich delegacji z wszystkich tych cerkwi autokefalicznych, prawda? Więc nie udało się uzyskać takiego soboru ogólnoprawosławnego, no tak naprawdę od czasu ostatniego ogólnego soboru Kościoła jeszcze niepodzielonego, prawda? Oni uznają oczywiście te sobory, które my do czasu tam 1954 roku, a później już mają te kościoły autokefaliczne i w pewnym sensie tak Grecy sobie, Rosjanie sobie, Serbowie sobie, Bułgarzy sobie troszeczkę na tej zasadzie, prawda? Więc ten urząd troszeczkę u nich istnieje, ale nie do końca tak jak właśnie w Kościele Katolickim, gdzie mamy coś takiego jak Urząd Nauczycielski Kościoła, gdzie te sobory są zwoływane, gdzie papież jest no, w pewnym sensie jeszcze nad tym, prawda? I biskupi razem z papieżem stanowią właśnie taki urząd nauczycielski, do dziś jakby aktywny, tak? W tym sensie mogący wydawać orzeczenia autorytatywne. Troszeczkę tak wracając, według tej zasady sola scriptura, znowu to też jest pewne uproszczenie, bo nie wszyscy protestanci się zgadzają z tym, ale myślę, że większość się zgodziła, tak? Że pismo jest podstawowym i ostatecznym źródłem wszelkiej doktryny i praktyki. Tu przed tą jedynką dałem taki plusik. W tym sensie, że w zasadzie jako katolicy moglibyśmy się z tym zgodzić. Oczywiście tutaj trzeba wejść trochę w niuanse, prawda? Bo uznajemy, że pismo jest podstawowym i ostatecznym źródłem. W tym sensie żadna doktryna nie może być sprzeczna z pismem. Natomiast to nie znaczy, że każda doktryna musi być eksplicitnie w piśmie, prawda? Więc tutaj możemy, jeśli wejdziemy w niuanse, możemy się różnić, ale no, powiedzmy, w zasadzie moglibyśmy się z tym zgodzić. Tylko Biblia jest nieomylna. Tutaj daje mi guzik, no bo według nas nie. Nie tylko Biblia jest nieomylna, prawda? Jeśli sobór się zbiera, ogłasza dogmat, jeśli papież ogłasza dogmat, też w sposób nieomylny ogłasza pewne prawdy wiary, prawda? Protestanci już to nie wierzą. Pismo jest wystarczające, zawiera wszystko, co potrzebne do wiary i pobożności, według zasady sola scriptura. W pewnym sensie samo Pismo Święte mówi wręcz przeciwnie. Tak? Kiedy Paweł pisze, że to, co wam powiedziałem, to, co zostało wam przekazane żywym słowem lub listem. Tak? No, w Piśmie Świętym mamy tylko ten jego list, nie mamy tego żywego słowa, prawda? Więc nie, to, co zostało przekazane, to w Piśmie Świętym to nie jest wszystko, co zostało przekazane. Pismo Święte jest zrozumiałe, czyli główne kwestie w Biblii są proste, a proste są główne. No tutaj to taka jest teoria, prawda? To jest zasada sola scriptura. Natomiast praktyka jest taka, że nie, że to tak nie działa, prawda? No bo tych wyznań protestanckich jest tak dużo właśnie między innymi dlatego, że nie zgadzają się chociażby w tym, co jest główną kwestią. Powiedzmy, że cztery kwestie główne się zgadzają, a z piątą nie. A inny znowu trzech innych się zgodzi, ale z tamtymi dwoma się nie zgodzi. Nierozerwalność małżeństwa. Chociażby tak, nierozerwalność małżeństwa. Czy standardowy przykład kalwinów, prawda? Czy jesteśmy predestynowani, czy nie jesteśmy predestynowani, prawda? Czy właśnie, czy jesteśmy raz zbawieni, na zawsze zbawieni, czy możemy utracić zbawienie, tak? Czy to jest główna kwestia? Kwestia zbawienia wydaje się być główną kwestią, prawda? No i już się nie zgadzamy, tak? Więc albo ta kwestia nie jest główną, albo nie jest jasna. No, tak ciężko tutaj się
z tym pogadać, nie? No i właśnie zasada, Biblia interpretuje Biblię, gdzie teoretycznie, według tej zasady, jeśli jakiś fragment Pisma Świętego jest właśnie trudny, niezrozumiały, to powinniśmy znaleźć inny fragment Pisma Świętego, który będzie jasny i który nam wytłumaczy ten fragment trudny. No ale, no, jest to w zasadzie nie do uzyskania... Mały plusik można by postawić, malutki. Znaczy, tak, w tym sensie, oczywiście uznajemy to, że to jest dobry sposób znajdowania innych podobnych fragmentów i do sprawdzania tego znaczenia, ale to nie jest sposób jakby zawsze jednoznaczny. Prawda? W tym sensie... Biblia nie powstała od razu, była pewna historia. Tak, no ale to, czyli, patrząc na to dzisiaj... We wcześniejszym okresie można by powiedzieć, no, skoro wszystko jest w Biblii, ale nie wszystko było jeszcze wtedy napisane. To do tego zaraz jeszcze dojdę. To jest bezsens. To do tego jeszcze zaraz dojdę. Teorii. Znowu, zasada która nie jest wprost zapisana w Biblii, prawda? Znaczy Biblia nie mówi czegoś takiego, tak? W sensie takiego zapisu, że tylko Biblia, albo że tylko z Biblii można korzystać, czy coś takiego, nie? Jest niej dedukcyjnie wnioskowana. Większość protestantów się z tym zgodzi, że to nie jest zasada wprost, tylko jest wywnioskowana dedukcyjnie. Wiele chrześcijańskich doktryn jest taką dedukcją. Podstawowa to jest właśnie na przykład Trójca Święta. Tak? Nie mamy słowa Trójca Święta w Biblii i w historii jakby Kościoła to słowo w sumie pojawiło się dosyć późno na określenie Boga tu jedynego. Tak? Natomiast jest to logiczna dedukcja tego, że no, jest Bóg, potem jest Jezus, który mówi o sobie, że jest Bogiem, prawda? I potem jeszcze mówi, że jest Duch Święty, który pochodzi od Ojca i od Syna, mówi, no, w zasadzie w takim razie też jest Bogiem. Prawda? Więc logiczna logiczne wnioskowanie z objawienia doprowadziło do takiego pojęcia, które nam to w pewien sposób podsumowuje i tłumaczy, jak Trójca Święta. I protestanci mówią, że sprawa skryptura jest podobną zasadą, w sensie wydedukowaną z Biblii, że Biblia zawiera tą zasadę, tylko nie w taki sposób wprost, bo trzeba to wydedukować. Ale zobaczcie, że dedukować można różnie. Na przykład my jako katolicy, czytając Pismo Święte, dedukujemy z tego Pisma z tego Pisma Świętego coś takiego jak czyścic, prawda? Że są takie fragmenty w Piśmie Świętym, które jak zbierzemy je do kubki i zaczniemy to interpretować, o co w tym chodzi, to dochodzimy do wniosku tak, że doktryna czyśćca to jest właśnie to, prawda? To, co my opisujemy jako czyściec, tym słowem, które znowu nie istnieje w Biblii, prawda? Ale my to słowo używamy do określenia tej doktryny, podobnie jak słowo trójca używamy do określenia dedukcji doktryny z Biblii, nie? No ale większość protestantów się z tą dedukcją nie zgodzi. Tak samo modlitwa do Jezusa. Czy jest w Piśmie Świętym gdzieś wprost taki fragment mówiący o tym, że chrześcijanin ma się modlić do Jezusa? Albo jeszcze lepiej, czy modlitwa do Ducha Świętego? Tak? Znowu, to też jest pewna dedukcja, skoro Jezus jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem, prawda? Są to osoby boskie. Jeśli możemy, modlimy się do Ojca, w sumie modlimy się od razu do całej Trójcy Świętej. No, tak samo możemy się modlić do Jezusa i też się będziemy modlić do Trójcy Świętej. Nie? No znowu, to jest to pewna dedukcja, z którą niektórzy się nie zgadzają. Zresztą są tacy, którzy się w ogóle z doktryną Trójcy Świętej nie zgadzają, tak? Czytają tą samą Biblię, którą my mamy i twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak Trójca Święta, prawda? Więc kwestia już tej logicznej, próby logicznej dedukcji, no to już jest kwestia interpretacji. Ktoś może tak to wydedukować, a ktoś może inaczej. I dlaczego ta interpretacja miałaby być lepsza niż ta interpretacja? Dlaczego ktoś, kto wydedukował sobie sola scriptura, jego dedukcja ma być lepsza niż moja dedukcja, że czyściec jest opisany w Biblii? Kto ma to rozstrzygnąć? Która z tych dedukcji jest lepsza? Czy każdy sam sobie ma składać klocki, prawda, i myśli, no ten tak w zasadzie dobrze argumentuje, ten w zasadzie też dobrze argumentuje, to może ja przyjmę jedno i drugie, nie? W tej zasadzie. Większość chrześcijan no, nie ma ani do tego zdolności, ani czasu, prawda, więc tak po prostu standardowo tak to nie działa. Właśnie, na przykład, co jest esencją Ewangelii? Co jest tymi najgłówniejszymi kwestiami, najbardziej tak terygmatem chociażby? Sami między sobą ciężko się nam zgodzić, nie? A co mówić w takim dużym spektrum jak całe chrześcijaństwo? Wśród protestantów są bardzo duże różności, rozbieżności, chociaż oni często twierdzą, że właśnie oni wierzą w zasadzie w to samo, prawda? No ale chociażby tak, to raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Kwestia predestynacji, kwestia czy chrzest jest sakramentem w ogóle. Niektórzy protestanci wierzą, że chrzest jest sakramentem, w sensie prawdziwie Bóg udziela łaski przez chrzest, nie? Ale inni protestanci uważają, nie, to tylko taki znak, że człowiek wierzy, prawda? Że on wyraża to w ten sposób swoją wiarę, a nie, że Bóg coś przez ten znak robi, nie? A jeszcze kwestia fundamentalna, bo Pismo mówi, nie? Że tak. Nie zakładając pewnej fundamentu, do którego nam chrzest, tam nam sąda, tak chociażby, tak, nie? Tak, to wyszone takie... Pytają się apostoła, bracia, co mamy robić? Co mówi? Ochrzcijcie się i przyjmijcie Ducha Świętego, prawda?
Wydaje się, że to jest kwestia fundamentalna, a rozbieżności są gigantyczne w protestantyzmie, chociażby w tej kwestii. No więc właśnie, co jest esencją tej Ewangelii? Już powiedzmy, w świecie prawosławnym te rozbieżności są dużo mniejsze, no bo właśnie przez to, że oni tą tradycję przez pewien czas wspólną z nami trzymają, no to już jest dużo więcej wyjaśnione, prawda? Bo sobory, pierwsze sobory, duże rzeczy już w jakiś sposób, można powiedzieć, skodyfikowały, prawda? I dla nich to jest bardziej właśnie zawężona ta kwestia. No u nas jeszcze bardziej, prawda? No bo Kościół cały czas rozpoznaje i cały czas w jakiś sposób podaje do wierzenia w sposób dokładniejszy niektóre rzeczy, nie? To nie jest zmiana, tylko to jest bardziej uszczegółowienie, pokazanie ewentualnie innego aspektu, nie? I przykład, dwa przykłady takie przygotowałem. Jeden to jest świętowanie niedzieli. Zauważcie, że nie ma... O ile w Starym Testamencie mamy wielokrotnie powiedziane, że szabat jest ustanowiony świętem na wieki, a że lud ma na wieki sprawować konkretnie tam, to się pojawia wiele razy, nie? To zauważcie, że my nie świętujemy szabatu. Świętujemy, tylko w niedzielę. Okej, ale w sensie soboty, prawda? Są tacy adwentyści dnia siódmego chociażby, którzy zarzucają wszystkim innym chrześcijanom, czyli i katolikom, i prawosławnym, i większości protestantów, że jesteśmy niebiblijni, bo nie świętujemy szabatu jako soboty. No w końcu dziesięciu przykazań. Tak, w dziesięciu przykazaniach jest wprost napisane, będziesz święcił szabat, nie? Mimo tego, że to w Starym Testamencie jest wielokrotnie, to zobaczcie, że w Nowym Testamencie od razu widzimy, że w zasadzie nie ma świętowania szabatu. Nie, przynajmniej nie, na pewno nie jest to podkreślane, prawda? Sobór Jerozolimski, czyli to pierwsze opisane w Dziejach Apostolskich zebranie, kiedy właśnie zastanawiano się, pamiętacie, jakie oni wydali zalecenia nowym chrześcijanom? Co powinni zachowywać nowi chrześcijanie? Czy było tam powiedziane, macie zachowywać szabat? A czy było tam powiedziane, macie zachowywać niedzielę? Też nie. Zobaczcie, ciekawa sprawa, prawda? Ani jedno, ani drugie się nie pojawia, można powiedzieć, w tych kanonach soborowych, tak byśmy to powiedzieli. Ale z drugiej strony, też zobaczcie, że oni powiedzieli tak, Duch Święty i my. Tak? Ustalamy to i to. Czyli nie opierali się na tylko Piśmie Świętym, no bo w Starym Testamencie nigdzie nie było takiego fragmentu, prawda, pozwalającego im tak wystąpić, taką no, dosyć autorytarną wykładnią, prawda, że ci, którzy przychodzą do chrześcijaństwa, nie muszą się obrzezywać, nie muszą świętować szabatu, prawda, i tak dalej, tylko powinni zachować to i to, i to ze względu na Żydów, żeby ich nie zgrozić. Nie spożywajcie krwi, bo to mogłoby zgorszyć Żydów, którzy mieszkają obok was, nie? Czyli to też nawet, można powiedzieć, nawet nie dogmatyczne stwierdzenie, tylko bardziej dyscyplinarne, nie? Pastoralne. Tak, pastoralne. No, ale tam jest cztery rzeczy. Tak, nie tak. Tylko, to nie jest tylko ze względu na to, żeby nie zgorszyć Żydów. Ale podaję tylko jeden z przykładów. Zgadzam się, ale mówię, podaję tylko jeden z przykładów. Są również zalecenia i to konkretnie spodziewane, zachowajcie to, co niezbędnie konieczne. Więc pytanie, czy świętowanie szabatu uznano za niezbędne grunty? No wygląda na to, że nie. Prawda? Bo pierwszy kościół, właśnie. Tradycja. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie podkreślił, że ja zachowuję wszystkie przykazania Soboru Jerozolimskiego, gdyż nikt nigdy chrześcijan nie zwolnił z przestrzegania tego. A Duch Święty i my ustaliliśmy to, co niezbędne. Przypominam słowo. Na przykład szanko odpada. Nie wchodźmy w szczegóły, Wracając do szabatu. Pierwsi chrześcijanie nie świętowali szabatu, w sensie nie zachowywali szabatu w takim, powiedzmy, żydowskim sensie, prawda? Ale skąd te dane? Chociażby z Dziejów Apostolskich. Chodzili do świątyni, przestrzegali wszystkie, nawet Paweł już po trzeciej... Dopóki mogli, dopóki chodzili. Nie. Paweł nawet po trzeciej... W Nowym Testamencie są w niedzielę, natomiast w sobotę chodzą na wracę Żydów do synagogi. Czyli chodzą do synagogi w sobotę. Tak, ale na wracę Żydów. Paweł przyjeżdża do Nowego Miasta, w sobotę idzie do synagogi, żeby Żydom ogłosić Chrystusa, a w niedzielę spotykają się chrześcijanie i świętują zmartwychwstanie Chrystusa. Tak? Czy fakt, że to była sobota wieczorem? To... Tak, no to się, no, można się trochę, kłócić, bo sobota wieczorem to w zasadzie już niedziela, albo nie i tak dalej. To jest niedziela. No. Tak.
Ale jednak tradycja świętowania niedzieli jest od pierwszych wspólnot chrześcijańskich, apostolskich. Nakaz, natomiast właśnie, nakaz świętowania niedzieli, albo można powiedzieć wprost, zakaz świętowania soboty i przełożenia tego na niedzielę, to jest właśnie synod w Laodycei, 364 rok. I to jest tak, chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę. Nie to, że świętować, próżnować. To jest właśnie to, o czym wspomniałem, że judeo-chrześcijanie zostali wyklęci. Tak. Nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w dniu. Uwaga, w sobotę powinniśmy pracować. Powinni szczególnie uczcić Dzień Pański, będąc chrześcijanami, i jeśli to możliwe, nie pracować w tym dniu. Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu, zostaną odłączeni od Chrystusa. Przepraszam, to mogę się przerwać. Słuchajcie, jest bardzo ważne. Ten nakaz dla Ocydei, to nie jest, że tak powiem, pierwszy nakaz świętowania niedzieli. To jest tak, że to jest zakaz, bo ponieważ w pewnych częściach, jeśli pamiętam, jak terytorialnie, wypracowano taką zasadę, że świętowano sobotę, co zresztą jest wprost napisane u niektórych pismach, jako coś trochę mniejszego, tak. I niedzielę jako większe święto. Tak. No ale prawdopodobnie skojarzono to z dekologiem. Ten dekolog, o czym się często dzisiaj zapomina, nie mówi tylko, że siódmego dnia będziesz świętował i nie pracował, ale mówi też, że sześć dni będziesz pracować. Tak? I prawdopodobnie stwierdzono, że dwa dni w tygodniu to jest małe przegięcie po prostu. A dni świętowania. Tak. Skoro nie ten wiek. A skoro jest powiedziane, że 6 dni będziesz pracował, no to nie 5 dni, tylko 6, prawda? To znaczy organizować. To znaczy bardziej próbować żydowskie zwyczaje przenieść do chrześcijaństwa, prawda? Zgadzanie. Zwłaszcza właśnie na początku to co święty Paweł przyjechał na ten sobór jerozolimski, prawda? Czy chrześcijanie powinni się obrzezać? I było powiedziane nie. Tak? Ale czy pogano chrześcijanie? Tak, pogano, czy chrześcijanie przychodzący z pogaństwa powinni się obrzezać? I te tendencje gdzieś tam cały czas w kościele były, prawda? Że ktoś, kto był poganinem, stawał się chrześcijaninem, to zaczynano proponować właśnie różne zwyczaje, różne judaizmu po prostu, prawda? Więc to był pewien taki, można powiedzieć, nieformalny ruch włączania różnych żydowskich zwyczajów do chrześcijaństwa, przeciwko czemu właśnie, można powiedzieć, właśnie był na przykład ten kanon synodalny. Nie? A jak do tego masz obecnie taki dzień judaizmu w kościele katolickim? No to jest dobre pytanie. No, nie świętujemy judaizmu w tym dniu, bardziej to chyba chodzi o poznanie tego judaizmu. Poznanie judaizmu jest tyle ciekawe, że dużo rzeczy w katolicyzmie bierze początek jakby od judaizmu, chociaż raczej nie od tego dzisiejszego, tylko bardziej od tego właśnie sprzed 2000 lat, więc niektóre rzeczy mogą być ciekawe. Polecam wątek na skrystusem.pl z judaizmu ukradzione. Tam wynalazłem wszystkie perełki, które kontynuujemy, to co rzeczywiście było przejęte bezpośrednio z judaizmu. Zdziwicie się, kochani, jak wiele jest w naszym kościele. Polecam też moją konferencję sprzed 2 lat, skromnie, o przyszłym. Tak, więc to wszystko tam. Popatrzcie na to w ten sposób. Pismo Święte Starego Testamentu mówi wprost, należy świętować szabat. Chrześcijanie praktycznie od początku nie świętują szabatu, natomiast świętują niedzielę. W pewnym momencie nawet mamy na piśmie to, prawda, że tak ma być. Bo tam wcześniej nie mamy takich pisemnych zapisków, bo raz, że mało takich w ogóle zapisków było, synody niekoniecznie były zbierane, były prześladowania i tak dalej, nie? Ale jakby można powiedzieć, jest to żywa tradycja apostolska. Skąd to się wzięło? No właśnie od apostołów, którzy tego nauczali, prawda? Pierwsze wspólnoty. Kiedy macie się zbierać? Kiedy macie świętować? Pierwszy dzień po szabacie, prawda? I ta tradycja apostolska do dzisiaj trwa. Na upartego można powiedzieć, że ona nigdzie nie została spisana. Tak, w Piśmie Świętym nie zostało to spisane, że należy świętować w niedzielę. A wszyscy my, większość protestantów, wszyscy prawosławni, wszyscy katolicy uznają tą tradycję apostolską za wiążącą. Prawda? Nie wiem, czy się to mówi, tak? Spotkałem się w niedzielę, no to w pewnym sensie też. Ale w zasadzie świętują sobotę, dlatego że oni są obywatelami. No to już taki szczegół, nie? Więc jedna rzecz. Z drugiej strony jest, że trzeba wziąć pod uwagę, że od tego momentu, jak Chrystus się pojawił, nauczanie jest w zmartwychwstanie, jeśli jest w zmartwychwstanie, mamy nowe przymierze.
No, za chwilę też wyjdzie. Tak jak pretekst do zmian, poprawy wszystkiego, co było. To za chwilę dojdziemy. Drugi przykład to jest kanon Nowego Testamentu. Fragment pewnie wszyscy znacie, tak? Dzieje apostolskie. Zapytali go zebrani, panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział mi, nie wasza to rzecz na czasy i chwile, które Ojciec wstawił swoją władzę, ale gdy Duch Święty wstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obrót zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uparczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. A teraz weźcie tę księgę Nowego Testamentu i idźcie, nauczajcie wszystkie narody. No, to już nie jest. O, co jest? Wszyscy głośno, Grecja, co to ma być? Tak, przyznaję, dokonałem pewnej manipulacji. Tego fragmentu nie ma w tego skreślonego, prawda? Czyli co? No, jak wyglądała sytuacja? Jezus wstąpił do nieba, na dole zostali ci biedni apostołowie, co my mamy teraz robić, nie? No i co oni teraz mają robić? No Jezus nie zostawił mi, prawda, instrukcji obsługi. Co wy macie teraz robić, nie? Chociaż mamy taką piękną pieśń, może mało zrozumiałą dzisiaj, ale według mnie piękną, gdzie jest właśnie ta na Zmartwychwstanie najczęściej nie śpiewa, gdzie jest taki właśnie tekst, że przez dni 40 był z uczniami i mówił im o swoim kościele. Taka pieśń Zmartwychwstania, prawda? Bardzo pięknie właśnie pokazująca. Także od momentu Zmartwychwstania do momentu Zniebowstąpienia Jezus był z uczniami, prawda? I można powiedzieć, uczył ich, co oni mają dalej robić. Nie zostawił instrukcji na piśmie, ale po to 3 lata ich kształtował, po to jeszcze te 40 dni po Zmartwychwstaniu z nimi był, właśnie żeby ich przygotować do tego, tak? Jak teraz dalej ma wyglądać ta sytuacja? Ale czy był ja to jest uwagę taką, no bo... W ogóle problem pierwszego typu chrześcijaństwa to było oczekiwanie na parodię. Wszyscy oczekiwali na parodię. I w pewnym momencie, kiedy Pan Jezus nie przyszedł, w drugim wieku się zorientowano, w jaki sposób oni mają funkcjonować w świecie. Także no, to było takie... Znaczy nie zgodzę się, że w drugim wieku, ale to za chwilę będziemy. Nie, to się kształtowało. Nie, kształtowało. To się kształtowało, to nie tak, że to był jakiś konkretny moment, nie? W drugim wieku. Oni się kapnęli, że coś jest nie tak, więc no i że... Ale Pan Jezus nie przyszedł, tak? A wszyscy czekali. I to nawet, co było, to bodajże chyba Tesaloniczanie tępi psychicznie, zaczęli wszystko sprzedawać, tak? I Paweł tak jakby pacyfikował, no... Kto nie chce pracować, nie też nie je. To, że kontekst tych wszystkich wypowiedzi, Tomasz, no, to się kształtowało, tak, ale oni tak naprawdę myśleli, że już Pan Jezus zaraz przyjdzie, tak? Znaczy ja rozumiem, co oni myśleli, ale spójrz na to w drugą stronę, tak? No. Bóg się objawia. No. I w jaki sposób się objawia? Najpierw się objawia tam Abrahamowi, prawda? Jakubowi, Izakowi, okej. To gdzieś tam po drodze jest spisywane. Natomiast już tutaj Jezus przychodzi i też znowu, jak on to robi? Powołuje uczniów, tych uczniów kształci, jak to można powiedzieć, w szkole własnej, prawda? On jako rabbi, nauczyciel, ma swoich uczniów, on ich kształci, przez te 3 lata z nim chodzą, widzą co on robi, uczą się od niego, tłumaczy im przypowieści i tak dalej. I potem, kiedy Jezus wstępuje do nieba, oni zostają, prawda? Tylko, że suma summarum, wsłuchali Pana Jezusa i błędnie zinterpretowali, że On... Chociaż tak, niektóre rzeczy zgadza się, że błędnie zinterpretowali. Ale znowu, co Jezus powiedział? Ja ze swego Ducha Świętego, On was wszystkiego pouczy i wam wszystko objawi, prawda? Czyli też, można powiedzieć wprost, zakładał, że oni nie wiedzą wszystkiego. Nie ma że mogą rzeczy, się znać rzeczy i miejsca. Tak, czasy miejsca. Chociaż ty tu, tak? Nie wasza rzecz, nie? Przestrzeń działania Ducha Świętego. Tak? Natomiast... Okej, wy może wszystkiego nie wiecie i nawet nie macie szans do których rzeczy wiedzieć, ale ja zaślę Ducha Świętego, on was dalej poprowadzi. Więc znowu, nie, tak można powiedzieć na prosty chłopski rozum. Nie musimy znać tych wszystkich dat, czy to było w 30 roku, 50, 70 i tak dalej. Wystarczy prosta taka linia czasu, gdzieś tam w tym momencie narodził się Pan Jezus. Nie? To, co było wcześniej, to jest to, co było wcześniej. Nie? To jest ta grubsza część. Nie? Potem Pan Jezus się narodził, sobie tam żył, nauczał, potem umarł, zmartwychwstał, prawda? Potem było w niebo wstąpienie, potem była działalność apostołów. Gdzieś w czasie tej działalności apostołów zaczęli pisać listy, zostały spisane Ewangelie.
znowu, czy to było w roku 52, czy tam w roku 73, to nie jest aż tak istotne. Chodzi tylko o to, żeby mieć taką perspektywę, nie? I gdzieś tam na końcu przyjmuje się, że powstała Apokalipsa. Chociaż są też takie teksty, że na przykład drugi list świętego Piotra to był jeszcze napisany później niż Apokalipsa, ale to już tam szczegóły takie biblistyki, nie? Mniej więcej jak mamy taką świadomość, jak to wyglądało w czasie, no to możemy sobie zobaczyć, prawda? Okej, okay. Czyli był taki moment, czy to był rok, czy 10 lat, to w tej chwili nie jest aż tak istotne, prawda? Był taki moment, że już Pana Jezusa nie było, a jeszcze nie było pierwszego listu. Nie mówiąc o tym, że jeszcze nie było żadnej Ewangelii spisanej, prawda? Nie mówiąc o tym, że nie było Apokalipsy spisanej, prawda? A jednak gminy chrześcijańskie istniały. Apostołowie wyruszyli na cały świat, nauczali. Czego oni nauczali, jak nie mieli tego spisanego? No tego nauczali, czego się sami nauczyli, prawda? Tego, czego się nauczyli od Jezusa, to, co słyszeli, to, co widzieli, to opowiadali dalej, prawda? Dopiero po pewnym czasie było to spisywane. Jak Łukasz Święty w swojej Ewangelii, prawda, mówi, że już Panu próbowało to spisać, więc ja też stwierdziłem, że wszystko to sprawdzę i spiszę, żeby było wszystko jasno, czarno na białe, nie? Ale to jest gdzieś tam dalej, nie? 20, 30, 40 lat później. Przez ileś tam czasu Kościół działał, rozwijał się, nie mając nic na piśmie. Wszystko na gębę było. Nie, były to analogia Jezusa, czyli spis taki powiedział. Jest taka teoria, ale chyba nikt tych teologii nie znalazł jeszcze. Nie, nie, nie. Ale też nie od razu, też nie od razu były teologii. Znaczy na pewno też, no, na pewno też nie było od razu, nie? Gdzieś tam w pewnym momencie były spisywane, nie? Nie, 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 chwila, chwila, chwila. W pewnym momencie zrekonstruowano źródło dowiódł Pana Jezusa, który jest dużo fajnie zrekonstruowano, a nie znaleźć słowo czyjeś. Tak. Było ważniejsze niż tak. Zobaczcie, że tu jest mowa o tym, że my jesteśmy nie było o tym, czy jeszcze wrócę, prawda? Notatki mogły być, ale... Dziecię moim świetnym. Tak. Czy Bóg jest znacznie więcej uchwała na pamięć niż teraz, tak? Tak. Gdy Duch Święty wstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Podstawą głoszenia apostołów było to, że oni byli świadkami, prawda? Ciekawe, oni byli świadkami Jehowy, świadkami Jezusa. Jezusa. To jest prosto pisane, będziecie moimi świadkami, prawda? I to była podstawa tego, że oni mogli pójść dalej, mówić, ja byłem, ja widziałem, ja mówię to w czym uczestniczyłem po prostu, nie? Potem to było właśnie gdzieś tam po drodze były spisywane listy, które odpowiadały na jakieś konkretne potrzeby, prawda? To nie jest przecież podręcznik teologii systematycznej czy coś w tym stylu, bo to jest konkretnie była potrzeba, Paweł napisał list na przykład, nie? Ewangelię, Apokalipsa. I teraz patrząc na linię czasu, musiałem dokonać pewnego takiego zwizualizowania. Długo, nic i gdzieś tam w IV wieku mniej więcej ustalono, jaki jest w zasadzie kanon tego Nowego Testamentu. Bo co to znaczy? To znaczy, że przez ileś 100, 200, 300 lat istniały w takim, powiedzmy, w świecie chrześcijańskim różne pisma. Na przykład list Pawła do Galatów, na przykład Didach, na przykład Pasterz Hermanski, na przykład Apokalipsa. No i w jednym kościele gdzieś tam w Smyrnie mieli 5 takich listów i czytali je w czasie liturgii. Tak? Była msza, w tym czasie odczytywano fragmenty z tych źródeł, które mieli. W innym jakimś kościele, w innej gminie, w Laodycei, w Tesalonikach czy gdzieś indziej, mieli 5 innych, gdzie 2 się pokrywała, 3 niekoniecznie na przykład. Nie? Oczywiście z czasem była wymiana. Tak? Jeden kościół przesyłał drugiemu to, co sam w stylu Galatowie dostali list od Pawła, no to tam robili odpis i wysyłali sąsiedniemu kościołowi w innym mieście, nie? Żeby oni też mieli te słowa Pawła, które Paweł do nich przysłał. Nie? Więc prędzej czy później następowała wymiana tych listów między tymi gminami chrześcijańskimi, więc można powiedzieć, zwiększał się ten księgozbiór. I gdzieś koło właśnie tego IV wieku ustalono, w pewnym sensie, tak? Kościół ustalił, które z tych pism powinniśmy czytać w czasie liturgii, czyli które są tak naprawdę uznawane za objawione. Bo te inne, tak, no, w stylu właśnie Didacha czy Pasterz Hermansa, które w niektórych gminach chrześcijańskich były uznawane za ważne, nawet były czytane w czasie liturgii, po ustaleniu tego kanonu wyleciały po prostu, już przestano je czytać w czasie liturgii. Ale na więcej listów. Ewangelii, tak, znaczy Ewangelii w zasadzie 4 były wiadomo, znaczy 4 od początku tradycyjnie były uznawane za kanoniczne, inne były jakby z definicji uznawane za apokryficzne, gnostyckie i tak dalej. Więc
Akurat z Ewangeliami był najmniejszy problem. Natomiast z listami Apokalipsa w niektórych kościołach dopiero, na przykład kościół chyba ormiański, to dopiero gdzieś koło 1000 roku zaczęli używać Apokalipsy w liturgii, uważając, że to jest księga natchniona. Wcześniej cały czas tak nie do końca mieli pewność, czy możemy tego używać jako księgi natchniona. No, była czytana, jakby była materdykowana, czy przepisywana bardziej, nie? Ale niekoniecznie uznawano ją za księgę natchnioną. I w niektórych obszarach, że tak powiem, chrześcijaństwa przez długi czas były takie sytuacje. Właśnie najbardziej chyba z Apokalipsą, tak? Że wiele wspólnot chrześcijańskich to Apokalipsę traktowało tak, no może to jednak nie do końca jest Słowo Boże. Nie? A z drugiej strony uznawano niektóre pisma właśnie za możliwe. Tak. Także to bardzo dobrze podkreśliłeś, że ten, bo tak naprawdę ustalenie kanonu nie chodziło o to, żeby co tam dyskutować czy nie dyskutować, tylko tak naprawdę to było służebne wobec liturgii, tak, nie no, wobec czego innego. Podstawą, tak? Podstawą życia tych pierwszych chrześcijan było tak naprawdę właśnie spotkanie na liturgii. Tak? I to była dla nich podstawa celebracji, wzrastania w wierze i dowiadywania się o wierze. I Pismo Święte, tak jak my je dzisiaj rozumiemy, te listy i tak dalej, były używane do tego, żeby je czytać. Tak? Znaczy, inaczej mam, żeby je czytać publicznie. To jest ważne, prawda? W czasie właśnie, w czasie drugiej na jakąś mównicę wychodził człowiek i czytał. Tak jak dzisiaj czytam, tak? List Świętego Pawła do Galatów. I proszę, jakiś tam fragment był czytany, nie? Więc zobaczcie, Ewangelię przez ileś lat, czyli Ewangelia bardziej jako przekaz, prawda? Był przekazywany z ust do ust przez apostołów uczniom i dopiero po x latach było to spisane. Więc jeśli ta tradycja ustna, ten przekaz ewangeliczny, prawda? Tradycja apostolska, to co apostołowie nauczali swoich uczniów, jeśli to jest ustna tradycja, jest niewiarygodna, to dlaczego jej spisanie nagle miałoby być wiarygodne? Prawda? Święty Paweł nauczał gdzieś tam Galatów, a potem, to jest przykład tu na dole, tak? List do Tesaloniczan i obecność Pawła w Tesaloniczan. Słyszałem taką fajną opowieść, czy nie wiem jak nazwać, wykład księdza prawosławnego, który właśnie coś takiego mówił, że on był w Tesalonikach, dzisiaj to są Saloniki, prawda? Był w Salonikach na wycieczce, na pielgrzymce, świadami świętego Pawła. I weszli tam do katedry prawosławnej i tam są dwa trony, znaczy jest tron dla biskupa, taki, prawda, specjalne miejsce dla biskupa, ale obok jest jeszcze taki drugi tron, na którym w zasadzie nikt nigdy nie siada, bo to jest tron świętego Pawła. Bo oni wierzą, tak przekazują sobie z pokolenia na pokolenie, że święty Paweł, jak był w tych Tesalonice wtedy, prawda, to właśnie na tym krześle siedział, kiedy był u nich, podobno tam parę miesięcy w tej gminie w Tesalonikach, prawda? No i teraz pytanie, czy jak on przez te parę miesięcy był tam, co niedzielę mieli spotkanie, prawda, eucharystię. I on tam przez parę miesięcy siedział. I co, myślicie, że on te przez parę miesięcy za każdym razem wstawał, brał swój list świętego Pawła do Tesalonicza i czytał im ten fragment, który im napisał? Czy on je tak przez te parę miesięcy, co niedzielę, po prostu głosił? Więc niekoniecznie wszystko to, co mamy w liście do Tesalonicza, to jest to, co on ogłosił Tesaloniczanom, prawda? To jest tylko wybór z tego, co on głosił. Bo on na pewno przez wiele niedziel, kiedy tam nauczał, powiedział im dużo więcej niż to, co zostało zapisane w tym liście. Ponieważ ten list jest, można powiedzieć, jeszcze późniejszy, prawda? Bo on jak wyjechał, to potem im napisał list taki przypominający, można by powiedzieć, nie? Więc w tym sensie tradycja apostolska, to, co głosił Paweł, to jest więcej niż to, co zostało zapisane jako list świętego Pawła. Prawda? I zresztą Paweł tak mówi, prawda? Przekazałem wam to, co sam przejąłem. Ja dostałem pewną tradycję, zostałem nauczony, prawda, przekazano mi, a ja przekazuję to wam dalej. Czy to słowem, czy listem. I właśnie, część tej tradycji została zapisana. Czy to w Ewangeliach, czy w listach. Natomiast nie wszystko, zresztą właśnie, w Ewangelii Jana jest taki tekst, prawda? I wiele innych znaków czynił Jezus, ale nie wszystkie zostały spisane, bo to by tyle ksiądz zajęło, żeby nie starczyło, nie? Mniej więcej na tej zasadzie, nie? Więc nie wszystko zostało zapisane, tylko część została zapisana. No i teraz, co to znaczy, że przez pierwsze 100, 200, 300, 400, może nawet 400 lat nie można było Pismo Testamentu. Bo przede wszystkim nie istniała taka książka, prawda, jak Nowy Testament. Fizycznie nie można było wziąć tego do ręki, nie można było tego przeczytać, bo to nie istniało. Jedna gmina miała 5 listów, druga miała 3 listy i tak i dopiero gdzieś tam to po drodze było składane, no i ostatecznie zostało złożone jako kanon, nie?
ale przez ileś lat nie dałoby się z tego korzystać. Więc jeśli byśmy uznali, że sola scriptura jest dobrą zasadą, no to oni przez te 100, 200, 300, 400 lat nie mogliby z niej korzystać. Bo nie było podstawowego i ostatecznego źródła wszelkiej wiary, doktryny i wiary moralności, prawda? Jak oni uważają. Nie było nieomylnej Biblii tak naprawdę. Był Stary Testament i jakieś pojedyncze pisma w różnych wspólnotach, prawda? Nie było właśnie, tym bardziej, jeśli dzisiaj my jako katolicy mówimy, że to nie jest wystarczające źródło, że jest jeszcze więcej danych, prawda, w apostolskiej tradycji, to w wieku, nie, w roku 150 na przykład, tym bardziej nie można było powiedzieć, że ktoś miał wszystko, no bo nie miał jeden list na przykład, nie? Albo miał dwie Ewangelie i pięć listów, tak na tej zasadzie. Tym bardziej pismo nie mogło być jasne, zrozumiałe i nie można było powiedzieć, które kwestie są główne, a które nie, no bo skoro nie miałem wszystkiego, to tym bardziej nie mogłem tego powiedzieć. I znowu, nie dałoby się interpretować Biblii Biblią, no bo Stary Testament powiedzmy, że mogłem mieć cały, ale Nowego już nie, więc nie mógłbym wszystkich interpretacji i odniesień znaleźć, nie? A że było trudniej, potem zresztą też by się nie dało być protestantem, no bo właśnie, analfabetyzm, pisanie i czytanie to była rzadkość, więc absolutna większość społeczeństwa po prostu, nawet gdyby dostała od jakiegoś świętego Mikołaja, prawda, całą księgę Nowego Testamentu, to by nie wiedziała, co z tym zrobić, bo nie przeczytałaby tego. A druga sprawa to jest właśnie koszt, prawda? Nie było druku, księgi były bardzo drogie, jednak tak jak znamy z historii, prawda, za książkę można było kupić parę wsi czasami, nie? Na tej zasadzie. Inna sprawa, że jeśli były tak złote, poprawiane i tak dalej, nie? Ale nawet te, które po prostu były przepisane na papirusach, to był duży koszt. Gdzieś tam widziałem, ktoś próbował to przeliczyć, że właśnie w stylu taki list świętego Pawła do Galatów, to przekładając to na dzisiejsze czasy, to jakiś Amerykanin robił, to gdyby święty Paweł chciał napisać taki list, to kosztowałoby go to tam parę tysięcy dolarów. Bo to znaczyło, że trzeba wynająć skrybę, czyli człowieka, który umie czytać i pisać. Rzadka umiejętność, jest droga umiejętność, prawda? Zatrudnić człowieka, przedyktować to. On to musiał ładnie napisać, koszt tego papierusu też nie był mały przecież, prawda? Więc to było ileś tam dni roboty plus koszt tego papierusu i to były duże pieniądze po prostu. Nawet pojedyncze taki list, to były duże pieniądze. Nie mówiąc już o całym zbiorze wszystkich książek, prawda? A teraz uwaga, zadanie dla ambitnych sola scripturowców. Żeby była jasność. To jest fragment Pisma Świętego. W przekładzie Biblii. Tak, po polsku w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Tak, dlaczego? Dlatego, że Stary Testament. Stary Testament został napisany w języku hebrajskim głównie, prawda? Język hebrajski nie zawiera w ogóle samogłosek. Są tylko spółgłosy. Pisany. Że się pisze, tak. Tak, mówię o pisaniu. Mówię o pisaniu. Znaczy samogłoski to dopiero w II wieku po Chrystusie. To za chwilę dojdziemy, tak. Więc zakładając, że jesteście twardymi sola scripturowcami, żyjecie w czasach Jezusa, dostajecie Stary Testament, to widzicie coś takiego, tak? Zero samogłosek, zero znaków przystankowych, przecinków, dużych, małych liter. Zero spacji, prawda? Jeden długi ciąg znaków, po prostu. No i teraz spróbujmy przeczytać, co to jest, prawda? Co, ja mnie spadł Pan Bóg Twój, który mu się wyjdzie. To jest znaczy, W językach semickich samogłoski pełnią rolę naszych końcówek, czy tam przerostków i przedrostków. A cały sens rzeczywiście zawiera się w rdzeniach współgłoskowych. To ja daję powiedzieć. Tak. Więc właśnie, w Biblii hebrajskiej nie ma samogłosek znaków przedstawowych, małych dużych liter. Ktoś policzył, że łącznie Stary Testament to jest ponad 400 tysięcy słów, ale tylko około 9 tysięcy rdzeni. Rdzeni, co to znaczy? Rdzeń współgłoskowy. Czyli na przykład po polsku, przekładając na polski, rdzeń DM, tak jak tu mamy, to jest rdzeń współgłoskowy. Jeśli wstawisz do niego samogłoskę, nabiera, jest to słowo w tym momencie. Tak? Czyli w języku polskim rdzeń DM mógłby się przełożyć na słowo dom, dym albo dam. Tak. Ale nie, w zasadzie jak masz zapis DM, to nie wiesz, jak tę całą głoskę wstawić, nie? Więc teraz wracając tu, jeśli masz tylko pismo,
Tylko Stary Testament zapisany w pierwszym wieku naszej ery, prawda? To widzisz coś takiego i nie wiesz, jakie samogłoski tu wstawić. Możesz zgadywać, proszę, niektórzy z nas znają na pamięć, Jan jest Pan Bóg Twój, więc zgadnij, prawda, że to jest fragment z dekalogu. No ale teraz znowu, spróbujcie mi podzielić to na 10 przykazań. Gdzie jest pierwsze przykazanie, gdzie jest drugie, gdzie jest trzy? Nawet jeśli pamiętacie tekst Pisma Świętego mówiący o tych 10 przykazaniach, to patrząc na ten tekst, nie jesteście w stanie powiedzieć, gdzie się zaczyna, gdzie kończy pierwsze przykazanie, gdzie drugie, gdzie trzecie, gdzie czwarte. Pierwszy się zaczyna Ale tak jak w angielskim znaczenie słowa, to tam mają 4-5 znaczeń. Tak, to swoją drogą. Że to wynika z kontekstu całości, nie... No ale znowu, jeśli widzisz taki tekst, czy jesteś w stanie rozpoznać w ogóle, co to są za słowa? Jeśli nie wiesz, jakie to powinny być samogłosy. No i które z liter są rdzeniem, a które nie? Na przykład, tak? Czy rdzeniem jest JM, czy JMJS? Na przykład, prawda? Masz. Trzeba ją teraz. Ale to nadal jest łatwe, bo to jest polski. Nie, przełożyłem na nasze, bo byśmy po hebrajsku w ogóle nie dali rady. Nie, ale chodzi o pokazanie pewnego, pewnej trudności, prawda? Gdyby jakiś, prawda, nie wiem, Arab, czy jakiś Etiopczyk, czy jakiś tam, nie wiem, w ogóle z Chin, dostał tekst Starego Testamentu, pierwszy wieku naszej ery, po prostu o tak, proszę, masz, czytaj, nie? Co on by z tego przeczytał? Rozumiecie? Nic by nie zrozumiał. Nawet gdyby, znaczy inaczej, gdyby znał hebrajski, to już mógłby próbować właśnie wariantować. A, czyli rdzenie może być JM, czyli może być to takie słowo, a jeśli rdzenie będzie JM i os, to może być jakieś inne słowo, nie? Tak, to po prostu dzisiaj mając komputery, to dobrze zaprogramować, to może po jakimś czasie komputer by nam tu sensowne słowa poskładał, nie? Natomiast człowiek, gdyby miał sam do tego dochodzić, to po prostu nie doszedł. No ale skąd my wiemy, jak to przeczytać? Skąd wiedzieliście, że tu jest Jan, jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł i tak dalej, nie? Nic nie. Duch Święty, objawienie mieliśmy, Duch Święty to powiedział. Tak. Zobaczcie, że cały odczyt Starego Testamentu zależy od tradycji. To, jak to przeczytać, wiemy właśnie z przekazu. Prawda? Że przez wieki Żydzi ten tekst czytali. Czytali na głos w synagogach, prawda? W czasie uczenia się jeden rabin drugiego, potem rabin tłumacząc innym, nie? I to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, że ten fragment powinniśmy czytać w ten sposób. Ludzie się tego wręcz tak jak my. Ja już mam uczuć dla mnie na pamięć, nie? Oni się tego wręcz uczyli na pamięć, prawda? Tak. I dzięki temu byli w stanie odczytać ten tekst, bo wiedzieli, co tam wstawić, jakie samogłoski tam wstawić, po prostu. I masoreci, czyli właśnie żydowscy tacy, powiedzmy, uczeni, zaczęli dopiero właśnie drugi, piąty, kodyfikacja mniej więcej wstąpiła 6-11 wiek. Dopiero wtedy powstały tak zwane apostrofy, takie znaczki, prawda? Ja tutaj mam pięcioksiąg, wydanie takie właśnie już masoreckie, to znaczy są tam te rdzenie hebrajskie z takimi znaczkami, prawda? Oni zaczęli takie znaczki stawiać, takie apostrofy, kreseczki, co miało takim jakby, żeby łatwiej było zapamiętać, jaką samogłoskę wstawić tutaj, prawda? Co jest rdzeniem, jaką samogłoskę wstawić w tym momencie. No właśnie, ile tych rdzeni jest, tylko 9? To napisane 9 kart, 9 tysięcy. Każdy jest 1000. Jest 400 tysięcy słów, a około 9 tysięcy rdzeni. Najczęściej z trzech składa słów. Tak, najczęściej trzy spółgłoski, 3-4 tworzą jeden rdzeń. I trzeba tam stawić samogłoski, żeby uzyskać słowo. Jeśli stawisz jeden samogłoski, uzyskasz jedno słowo, jeśli stawisz drugie samogłoski, to już tak drugie słowo. Z tym, że tak, jeśli chodzi o języki semickie, rdzenie mamy, to sens jest mniej więcej zawsze taki sam. Tylko co zmienią samogłoski, wstawiają coś w rodzaju form jakichś, na przykład nasze przypadki, albo jeżeli to jest, coś jest dokonane lub niedokonane. To jest tryb dokonany, niedokonany, ten hifil. Zgadza się, ale znowu, to pokazuje tylko jedno. Cały odczyt Starego Testamentu zależy od tradycji. Bez tej tradycji się wstawi złe, rzeczywiście sam głoski, to rzeczywiście w tym
tym momencie może do bardzo złej interpretacji. Tak, bo wychodzą inne słowa, prawda? Na przykład Jehowa zamiast mnie. No to akurat może się kłócić, jak to imię brzmiało, bo to jest trudniejsze. Ale zasadniczo, wiemy, gdyby właśnie tak jak tu, dom albo dym, prawda, w języku polskim. Bardzo podobne słowa, ale jednak różniące się znaczenie. Nie? Więc jeśli w jakimś rdzeniu ktoś by źle wstawił samogłoski, nie tak jak tradycja przekazała, tylko tak jak on sobie wymyślił, no to uzyskujemy inne słowo, które może mieć inne znaczenie, czy co może zmienić. Może być inna forma gramatyczna, można powiedzieć, że to czas przyszły albo czas przed. To też może zmienić sens po prostu zdania, prawda? Sens absolutnie, tak. Ja mam pytanie, no to skąd w III wieku chrześcijanie, pogano chrześcijanie na przykład z Kartaginy wiedzieli, jak czytać pismo? To jest dobre pytanie i na to odpowiada Septuaginta. To znaczy, mniej więcej dwa wieki przed naszą erą przetłaczono Biblię hebrajską na język grecki. W języku greckim już mamy samogłoski, prawda? Więc można to było przeczytać, chociaż uwaga, wcale nie jest tak łatwo, bo w Nowym Testamencie już napisany po grecku mamy około 140 tysięcy słów. Przepraszam, tak, to jest błąd. Około 140 tysięcy słów mamy, ale znowu tam jest o tyle trudniej, że mamy samogłoski, ale nie mamy znaków przystankowych, nie mamy odstępów, nie mamy dużych, małych liter, żadnych kropek, żadnych przecinków. Prawda? Czyli na przykład tu macie na górze, prawda? I dodał Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdzie do swojego królestwa, takim jednym długim ciągiem. No bo to jest tłumaczenie Biblii tysiąclecia po polsku, żeby nam było łatwiej, ale żeby sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Ten zapis po grecku, prawda? W greckim Nowym Testamencie. Jak to przeczytać? Tu w drugiej części rozpisałem to już z odstępami przynajmniej, bo jak się czyta, to można i dodał, no okej, okay, jest to słowo, Jezus, prawda, da się słowa poszczególne wyodrębnić. Ale teraz tak, pierwsze tłumaczenie, czyli trzeci fragment tutaj, prawda? Zaprawdę powiadam ci, dwukropek, dziś ze mną będziesz w raju. To jest przekład, jaki mamy w tysiąc lat. Ale, jeśli byśmy to przetłumaczyli tak, zaprawdę powiadam ci dziś, ze mną będziesz w raju. To Świadkowie Jehowy zdaje się. Tak, Świadkowie Jehowy preferują ten przekład, prawda? Żeby pokazać, nie że dzisiaj już będą w raju, czyli zaraz po śmierci trafiają do raju i to jest jakby... Cześć powiem. Tak, tylko że ja dzisiaj ci mówię, będziesz ze mną w raju kiedyś. A nie masz kłopot z tym cytatem? To znaczy? Absolutnie. Jaki? O trzech dniach zmartwychwstał. Okej, okay, to jest inna sytuacja, ale... To jest ta sytuacja. Nie, znaczy to jest inna kwestia interpretacji. Ja tu chcę pokazać coś takiego. Zobaczcie, oba te tłumaczenia są interpretacją tekstu. No są, tak. Uwaga, właśnie o to chodzi. Oba są możliwe. Nie możemy powiedzieć, że to drugie tłumaczenie jest złe. Bo na jakiej podstawie? Skąd wiemy, gdzie powinien być przecinek? No może z tego, że Jezus, raczej ten, do którego mówił, to wiedział, że Jezus to mówi dzisiaj, gdyby było tak, nie? No jest szansa. Jest, znaczy, można tak, o to chodzi, że można mieć pewne, prawda, no to się nam wydaje bardziej prawdopodobne, no, ale to pewności nie mamy, nie? Pewności nie mamy. Równie dobrze może chodziło jednak o tą drugą część, prawda? Więc i jeden zapis, i drugi zapis jest pewną interpretacją tekstu. Już samo tłumaczenie, zobaczcie, już samo tłumaczenie, dodanie przecinków może zmienić sens tekstu. Może powodować, że ktoś będzie wierzył w inną doktrynę. Tylko przez to, że wstawił przecinek. Prawda? Bez żadnego dodatkowego słowa. Nie? Nawet nie to, że zmienił samogłoski, bo to już nie musiał zmienić coś. Miał wszystkie samogłoski, miał, nie? Ale zmienił przecinek, już mamy inny tekst. Żadna jota nie będzie. Więc znowu, jak prawidłowo odczytać ten tekst? Skąd wiemy, jak ten tekst odczytać? Taka ciekawostka dla was. Jak miał na nazwisko świętego? Nazarejczyk może. Nie. No uwaga. Niektórzy znają ten kawał. Święty Józef ma na nazwisko pośpiech. Mamy w Biblii i poszła z pośpiechem w górę, prawda? No Jezus się tak nazywał. No i ona poszła w tę górę, przepraszam. No właśnie, więc kim on? No z Jezusem. Z Jezusem, a Jezus. Ale to Jezus miał nazwisko po swoim ojcu, więc ewentualnie można powiedzieć, że Jezus też miał nazwisko po swoim ojcu, nie? Jak najbardziej poprawna interpretacja, prawda? Wynika to z Pisma Świętego. Druga ciekawostka. Jaki cud udał się Panu Jezusowi tylko połowicznie? Wtedy nie, to znaczy... Rzymianie...
Połowicznie, uwaga. Taki? Młodzieńce, tobie mówię wstań. Zmarły usiadł. To nie do końca mu się do cudu, dobra. Nie wstał, tylko usiadł. Nie? Proszę bardzo, można wyciągnąć taką interpretację. Aha. Nie udał mu się do końca ten cud, nie? Następnie. A jak to zasadzić, że Pan Jezus zakazuje mężczyznom posiadania dwóch żon? No. Wprost pisma świętego. Cytat z pisma, poproszę. Biskup ma być mężem jednej żony. Ale to dotyczy tylko biskupów, a ja mówię wszystkim mężczyznom. Nie wolno posiadać dwóch żon. Pan Jezus? Tak. No. Słowa Jezusa, bo to też nie są słowa Jezusa, przy okazji. To ja tam nie. No uwaga. Nikt nie może dwóm panom służyć. Co? Bardzo dobra interpretacja, prawda? Tylko raczej zakazuje posiadania ale te przykłady czasami bywają, bo ja czytałem w czasopiśmie katecheda jakiś stary, że właśnie była taka sytuacja, jak katechetka wspominała, że tłumaczyła dzieciom, znaczy już chyba starszym dzieciom, nierozerwalność małżeństwa. I teraz mówi, a dlaczego dzieci, przepraszam bardzo, nie nazywałem, tłumaczyła, pyta dzieci, czy może na uciąć psu ogon. No dzieci mówią nie, no ale z czego to wynika, że nie można? Jeśli myślę, w końcu ktoś mówi, bo Pan Jezus powiedział, że co Bóg złożył. No to no co? Gdzie pracował Zachariasz? Ojciec Jana Chrzciciela, jaki miał status prezydenta? No kapłan, no. No, wszystko święte twierdzi inaczej. I z nieświętne twierdzi, że był kolejarzem na obecnym. Zobacz, kolejny. Wyznaczony dla swojego oddziału kolei. Ktoś mógłby wyciągnąć interpretację, prawda, że kolejarz, z kolei już wtedy istniała, nie? I tak dalej, nie? To jest kwestia też wielozwłoczności słów. Bo dla nas kolej niekoniecznie, może znasz coś innego. Kapłan kolejowy. Kapłan kolejowy, tak? Wojskowi kapłan. Dokładnie, są wojskowi, może być kolejowy, nie? A pierwsza parafia wiele, tak? Coś tak. Się wiele. I przykład, który ściągnąłem od takiego amerykańskiego apologety Patryka Matrida, on pracuje w katolickich odpowiedziach, katolikańskich. On taki przykład podobał. Proszę, prosty tekst. Ja nie powiedziałem, że ty ukradłeś mi pieniądze. I zobaczcie, że te parę słów, tak? Parę słów, jak to można rozumieć? Ja nie powiedziałem, że ty ukradłeś mi pieniądze. Ale może Marek powiedział, może ktoś inny powiedział, prawda? Ja nie powiedziałem, że ty mi ukradłeś pieniądze. Ale może napisałem donos, że ty mi ukradłeś pieniądze, prawda? I tak dalej, nie? Ja nie powiedziałem, że ty mi ukradłeś pieniądze. Ale może twoja żona, brat, prawda? Ja nie powiedziałem, że ty ukradłeś mi pieniądze. Bo może nie czułeś bez tego. Może czegoś nie chcesz oddać, prawda? Albo cokolwiek innego, nie? Na tej zasadzie. Ja nie powiedziałem, że ty mi ukradłeś pieniądze. Bo może firmę ukradłeś, w której ja pracuję, prawda? Czy coś takiego, nie? I znowu, ja nie powiedziałem, że ty ukradłeś mi pieniądze. Może ukradłeś mi coś innego, nie? Zobaczcie, że każdy odczyt tego zdania może być inną interpretacją tego zdania. Ja myślę, że kontekst mówi o tym. Ale to pytanie, parę słów, prawda? I można rozumieć na wiele różnych sposobów. Tak? W tym sensie Pismo Święte, listy na przykład, były przeznaczone do odczytania. Prawda? Święty Paweł pisał list, wysyłał do gminy i tam ktoś brał ten list, stawał na ambonie i czytał publicznie wszystkim. Czytał go w jedną niedzielę, czytał w drugą niedzielę, potem może zrobił niedzielę przerwy, ma czytać czegoś innego, czytał znowu, nie? Każdy odczyt stanowi pewną interpretację. Można powiedzieć, że święty Paweł w momencie, kiedy zapisał te słowa, stracił władzę nad tymi słowami. Bo każdy odczyt może niekoniecznie Paweł chciał to napisać, co ten człowiek przeczytał, bo zaakceptował inaczej, prawda? A jednak jeżeli to jest Słowo Boże, że to jest tak miało być zapisane i z tego wyciągamy właśnie dla siebie jakąś naukę, cały Kościół wyciąga dla siebie naukę, mimo że właśnie może być dowolność odczytu każdego zdania jest dosyć duża. Oczywiście krótkie zdanie jest mniejsza, zdań w kontekście znowu może być mniejsza, bo kontekst może nas kierować na jakieś rozumienie, ale nawet jeśli mamy kontekst, to jakieś możemy wprowadzić przekłamanie, chociażby tak, że ten przecinek, ktoś weźmie głębszy oddech w jakimś miejscu i już wychodzi zupełnie coś innego, tak? Pauzę wstawi. Tak, pauzę wstawi. Tak jak gdzieś tam ktoś opowiadał, że
biskup diecezjalny, czy chyba pomocniczy, miał na imię Alfons i w czasie Eucharystii, prawda, ktoś czytał tam modlitwę, prawda, i módlmy się za naszego diecezjalnego Alfonsa, biskupa naszej diecezji, prawda, coś takiego, nie? Wstawienie pauzy przed czy po jego imieniu, nie pamiętam, powodowało, że odczyn tego, znaczy, że zrozumienie tego zdania było zupełnie inne, prawda, niż było zamierzone, nie? Więc naprawdę każdy odczyn może spowodować inną interpretację tego fragmentu, nie? Właśnie, a to taki test możecie sobie zrobić wśród znajomych. W ogóle co znaczy słowo testament? To było wolne. Święte dzieci. No, w diatekę przymierze. Okej, okay, mamy tutaj trochę bardziej teologicznie wykształcony, dlatego mówię, zróbcie sobie test wśród znajomych, tak? Podcie do kogoś i tak, a co jest nasze słowo testament? Nie? Jaka będzie się odpowiedź standardowego człowieka, tak z nienacka zapytany? A co znaczy? Nie, no to jest dzisiaj. Chodzi mi o to, żebyście dzisiaj się to wiadomo, co to znaczy. Dzisiaj to jest ostatnia wola zmarłego, tak naprawdę. Nie? To będzie absolutna większość odpowiedzi mówiąca mniej więcej o tym. Tak, to jest ostatnia wola zmarłego. Czyli jeżeli mamy Stary Testament, to znaczy Bóg umarł, zostawił nam swoją ostatnią wolę, nie? No więc stały, no bo Jezus umarł, zostawił nam ostatnią wolę, nie? Czyli tam on stąpił do nieba, aniołowie macie tutaj jest Nowy Testament i tutaj macie robić tak, jak w testamencie zostało zapisane, nie? Tak, ale to jest, może być dzisiejsze rozumienie tego słowa. To, co powiedzieliście, testament, to jest właśnie greckie tłumaczenie hebrajskiego słowa przymierze. Czyli Nowy Testament to jest nowe przymierze. No teraz pytanie, ile razy w Ewangeliach występuje nowe przymierze? Na pewno w tytule. Okay. Ale w Ewangeliach, nie w sensie całej książki, nie? Mam cztery Ewangelie, gdzie tam występuje, coś mówi o jakimś nowym przymierzu? No w czasie ustawie Eucharystii. Tak. To jest jedyne tak naprawdę miejsce w Ewangeliach, gdzie jest mowa o nowym przymierzu. W momencie, kiedy Jezus ustanawia Eucharystię, mówi o nowym przymierzu w krwi mojej. Prawda? Czyli, jak to mówi Scott Hahn, Nowy Testament był sakramentem długo zanim stał się, długo wcześniej niż stał się dokumentem. Tak? Nim ta książka uzyskała tekst obwolutę, Nowy Testament, prawda? I tytuł nam się kojarzący, Nowy Testament, że to jest książka, to długo zanim to się stało, to dużo wcześniej już to był sakrament, który był sprawowany po prostu w Eucharystii w Kościele, prawda? Przez apostołów, którzy poszli na cały świat. W sensie sakrament słowa, tak? Nie, sakrament Eucharystii, Nowe Przymierze. Najpierw był sakrament. Najpierw był sakrament. Jezus powiedział, to jest nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie na moją pamiątkę. I apostołowie to robili. Sprawowali ten sakrament nowego przymierza, Eucharystii, prawda? Głosząc jednocześnie, bo tak wyglądały pierwsze spotkania, prawda? Zbierali się na łamaniu chleba. I wtedy była głoszona nauka apostolska, prawda? I dla nas, no dla nas nowe przymierze to cały czas jest sakrament, nie? Dla większości protestantów Nowy Testament to już jest tylko to, prawda? Tylko książka, którą można przeczytać, tak jak widać, na wiele różnych sposobów. No, jakby to też, te ćwiczenia, które sobie tutaj robiliśmy, no to jest rzeczywistość. Dlatego istnieje tyle różnych odłamów chrześcijaństwa, bo każdy, kto weźmie tą książkę, może sobie coś z niej wyczytać po prostu, prawda? Jedni twierdzą tak, drudzy twierdzą tak, no i co zrobić? Jak ten właśnie tu zaakcentował, ten tu zaakcentował, no to wyszły dwie różne rzeczy, nie? Więc wracając do tego właśnie naszego takiego głównego obrazka, gdzie było pokazane, jak to tam się kształtowało, długo, długo nic i właśnie kanon Nowego Testamentu, to patrzcie właśnie na to mniej czasu w ten sposób. Jezus powołał apostołów, nic nie napisał, żadnej instrukcji obsługi na piśmie, nie? Ale apostołów powołał. Co więcej, wiemy, że to był urząd apostolski, prawda? Bo apostołowie powołują się przy powołaniu Macieja, jako zastępcy na miejscu Judasza, powołują się o tym, że to jest urząd apostolski. I na ten urząd powołany został Maciej, nie? Więc jest urząd apostolski. Ci apostołowie idą na cały świat, głoszą Ewangelię, czyli przekazują tą tradycję swoim uczniom, którzy przekazują potem następnym uczniom i tak dalej, nie? I ta żywa tradycja, to słowo, które jest mówione, w pewnym momencie część z tego zostaje zapisana. Więc to, co mówi Kościół katolicki, prawda, że istnieje Słowo Boże spisane i żywa tradycja apostolska. Bo na przykład właśnie, w Nowym Testamencie czytacie opis, jak wygląda msza święta. Jak powinno się sprawować sakrament chrztu świętego? Ani słowa tam nie ma, a przecież chrześcijanie to robili. Prawda? Idźcie cały świat, chrzcicie wszystkie narody, nauczajcie, no to jak oni chrzcili? O chrzcie jesteś sporo. Tak?
Czy powinien być chrzest przez zamurzenie? Gdzie masz w Piśmie Świętym na przykład, że apostołowie chrzcili wszystkich przez zamurzenie, albo wszystkich przez pokropienie, albo wszystkich przez polanie? Chyba sługę etiopskiego przez zamurzenie było. No bo tam była gorąca. Ale czy to jest doktryna, która powinna być zawsze? Bo tak właśnie było w Kościele. Nie jest to, co zawsze zrobił, tylko że gościł. Tak, tylko że gościł. Nie wiadomo, czy on szedł i cały został zamurzony, został polany tylko wodą na przykład. Wiem, jak ja chrzciciel czy no, na przykład. Ale znowu mamy Didache, prawda? Czyli pismo, które było spisywane mniej więcej w czasach, kiedy były spisywane pisma Nowego Testamentu, prawda? Ono może być nawet młodsze niż Apokalipsa, niektórzy mówią, nie? Przynajmniej częściami. I tam jest program, i w tym Didache, gdzie można powiedzieć, to jest pewnego rodzaju podręcznik dla, powiedzmy, misjonarza, prawda? Jak przyjdziesz do nowego miasta, to rób tak. I jest krok po kroku, co masz robić? I na przykład, jak masz chrzcić, to jest powiedziane. Użyj bieżącej wody, zanurz człowieka. Jeśli nie masz tyle wody, żeby go zanurzyć, to przynajmniej go polej. Jeśli nie masz tyle wody, żeby go polać, to przynajmniej go pokrop. Rozumiecie? Jest prosta instrukcja, jak dokonać chrztu. I użyj do tego takich słów. I Kościół od początku tak robił. To jest tradycja wywodząca się od apostołów, prawda? I my to dzisiaj sprawujemy, mimo że tego nie ma nigdzie zapisanego w Nowym Testamencie, jak to robić. Bo to jest tradycja wywodząca się od apostołów. Jest też formuła, że mnie ojca jest najpierw. No, akurat formułę można z pisma się tego wyciągnąć, chociaż też są formuły mówiące, że ochrzcili w imię Jezusa. Tak? Więc są takie wyznania protestanckie, które uważają, że chrzest powinien być tylko w imię Jezusa, nie w imię Trójcy Świętej. Że powinien być głoszony kierygmat, przynajmniej się nawrócić i przyjąć. Okej. Mówisz, część można wyciągnąć z pisma świętego, ale nie wszystko zostało zapisane. To, co żyje w Kościele, prawda? To, co jest tradycją apostołów. To, co taki właśnie Paweł siedział w tych Tesalonikach parę miesięcy i nauczał ich. Nauczył to, co sam otrzymał, prawda? Część została zapisana, a część została przekazana po prostu ustnie dalej, prawda? Bo chociażby przez to, jak sprawujemy chrzest. Przyszedł Paweł, ochrzcił kogoś, robimy tak, jak robił Paweł, nie? I do dzisiaj tak robimy, jak to robili gdzieś tam apostołowie. Znaczy nie tylko ustnie, bo tradycja jest tylko ustna. Didache jest przykładem tradycji pisanej, mimo że nie biblijnej, tak? Znaczy, nie autorytatywnej, można powiedzieć, ale tak, jest to zapis historii, jak Kościół się zachowywał w tamtych czasach, dzięki czemu wiemy, jak to wyglądało po prostu. Ale prawosławie na przykład tą tradycję spisaną wczesnych tych traktuje praktycznie analogicznie z Pismem Świętym, jeżeli chodzi o autorytatywność. Tak, znaczy tutaj akurat... No ale my też, przecież bardzo często w dyskusjach z innymi denominacjami, jak już nie ma argumentów w Biblii, posługujemy się właśnie tymi pierwszymi pismami. No tak, ale mamy formułę zgodna opinia ojców. To znaczy, jak jeden powiedział, to jeszcze nie znaczy, że na pewno, nie? Tak, bardziej jeżeli to jest wiara Kościoła, tak? Traktujemy opinię ojców Kościoła jako przejaw pewnej wiary, właśnie, wiary Kościoła, czy tylko poglądów jednego z nich, nie? Jeśli jest to wiara Kościoła, wszyscy tak przekazują, no to wierzymy, że to jest zgodna tradycja apostolska. Bo nawet, zobaczcie, nawet to ustalenie kanonu Nowego Testamentu, jak to wyglądało? No właśnie tak, że zebrali się biskupi Kościoła katolickiego i debatowali nad tym, które księgi są używane przez Kościoły apostolskie. A ja? No tu się nie zgodzę. A ja? Przecież te księgi były już przez kilka wieków odczytywane. Tak, ale na przykład właśnie Widzak zebrali się i tak se. A ja co? No, zaproponuję, ale se to. Nie, właśnie. Bo wiadomo, w których kościołach co jest czytane. No właśnie. Możliwości co do dwóch rzeczy tylko. No właśnie o tym mówię. Oni zebrali się. Co u ciebie jest czytane? Oni zebrali się. Co u ciebie jest czytane? To, co już tradycja miała. Nie wszystko, zobacz, nie wszystko stwierdzili, bo taka księga jak pasterz Hermansa, czyli Didache, które w niektórych miejscach były czytane, ale w innych nie, nie zostały uznane przez Kościół, prawda, jako część kanonu Pisma Świętego, prawda? Więc było, można tak w uproszczeniu przyjąć, tak? Co u ciebie jest czytane, co u ciebie jest czytane, co u ciebie, robimy listę i teraz wszyscy się zastanawiamy. Dobra, mamy taką pulę ksiąg, nie? Które z nich powinny być czytane na Eucharystii, a które lepiej nie. Jak ktoś tam chce w domu poczytać, to proszę bardzo, ale nie uznajemy tego za godne czytanie na Eucharystii, prawda? I dopiero tam, tak, sobą gdzieś tam w 300 którymś roku podaje taką listę. To są księgi, które powinno się czytać w czasie Eucharystii. I pytanie, czy spis treści Biblii jest zmieniony? No, właśnie. Przy czym nie jest to określenie dogmatyczne również, prawda? No i może być, jest to nauczanie zwyczajnego. Przez 1000 lat w zasadzie nie było sporów potem? Tak.
I to nastąpiło dopiero wtedy, jak Newton wyjechał z wywalania niektórych książek. Przy okazji szukania różnych materiałów znalazłem coś takiego, istnieje taki początek kościoła katolickiego jak kościół syromaratarski. Tu się to nazwa na nas. Oni się wywodzą, mówią o sobie, że są chrześcijanami świętego Tomasza. Jest to, co to Indie, według ich tradycji w 40 i w 50 roku Tomasz święty apostoł dwa razy był w Indiach i głosił tam Chrystusa. I od tego czasu w Indiach istnieje pewna pula chrześcijan. Oni przez długi czas byli odcięci od Zachodu, prawda? Bo zarówno jak potem było głównie islam, prawda? Przez ileś tam wieków rozdzielił nas. Więc oni przez wiele lat byli odcięci od Zachodu. Część historyków mówi, że byli pod wpływem nestoriańskim, więc że byli heretykami. Oni twierdzą, że nie, że oni zawsze zachowali prawdziwą wiarę katolicką, prawda? Można się kłócić, nieistotne. Ważne jest to, że tam istnieli chrześcijanie, prawda? Od pierwszych wieków. Oni swoje chrześcijaństwo wzięli przez Syrię, prawda? Syrię, Persję, aż do Indii, nie? I oni przez długi czas używali syryjskiego przekładu Pisma Świętego, gdzie kościół nestoriański, syriacki, tam nie wiem, jak to się fachowo nazywa, używał przez długi czas tylko 22 ksiąg Nowego Testamentu. Nie tak jak my 27. Czyli nie mieli być. Tak, mieli tylko 22 księgi w Nowym Testamencie. Czyli nie mieli. Nie pamiętam w tym. Na pewno apokalipsy nie mieli, tam któryś listów, nie? Cztery Ewangelie mieli i część listów, ale nie wszystkie tak jak my, nie? Więc to też przez długi czas część chrześcijan nie używała tego kanonu, który my znamy. Właśnie można powiedzieć, że na wschodzie nie podchodzono aż tak ściśle do tego kanonu. Tak samo jak kanon Starego Testamentu, prawda? Które księgi powinny należeć do Starego Testamentu? Bo dzisiaj część kościołów prawosławnych uznaje takie księgi, których my nie uznajemy za natchnione. Trzecią i czwartą księgę machabejską na przykład, prawda? Albo jeszcze jakieś tam Ezdrasze, jakiś kawałek, nie? Etiopski, Henocha. Tak, więc oni do tej kwestii takiej ścisłej, że od liniki do liniki podchodzą trochę mniej restrykcyjnie. Tak? Kościół zachodni bardziej tak wyznaczył stąd dotąd, a oni tak na zasadzie, dlaczego nie? To po sobie weźmy jeszcze to nie jest jakieś tam sprzeczne, więc możemy też tego używać. A mam sobie pytanko, jest na przykład teoretycznie możliwe, że gdzieś tam wykopiemy na jakieś wykopalisko jakąś księgę, będzie ze Starego Testamentu. To jest pytanie, kto miałby ocenić, że ta księga jest księgą Pisma Świętego? Bo tak było w historii, że do Starego Testamentu gdzieś zaginęła i mogła nie zrobić. Nie w takiej historii, która jest historią chrześcijaństwa, nie w tym sensie. W historii chrześcijaństwa wszystkie księgi jakby mamy na stole, tak? Nie ma tak, że która jest księgą Pisma Świętego. Nie, Paweł. Na przykład jest trzeci list Piotra. A kto ustalił kanon Starego Testamentu? Znaczy, ze kanonem Starego Testamentu jest jeszcze trudniej, bo pytanie, czy w ogóle ktoś go ustalił. Tak, Kościół katolicki pewien kanon Starego Testamentu używał, który opiera się głównie na właśnie tym przekładzie starożytnym Septuagincie, prawda? Bo tego, jak apostołowie poszli w świat głosić Chrystusa, no to byli w świecie tak naprawdę mówiącym językiem greckim. Tam po hebrajsku, jak poszli poza, już tak powiem, Jerozolimę, tak? Poza Judeę i tak dalej, no to po hebrajsku tam nikt nie mówił, nie? Więc oni używali greckiego przekładu, czyli Septuaginty. I to była podstawowa Biblia Kościoła przez pierwsze wieki, prawda? Więc, ale... Z tego cytaty w Piśmie Świętym są głównie Septuaginty. Większość cytatów w Piśmie Świętym jest głównie Septuaginty. Ale znowu, Septuaginta była wydawana. Przepisywana przecież tam nie było wydawnictwa, nie? Ktoś przepisywał, więc były różne wydania, różne przepisania tych Septuagintów. W niektórych kodeksach Septuaginty jest na przykład więcej ksiąg niż my dzisiaj uznajemy za Stary Testament. I stąd Kościół Prawosławny przyjął taką wersję Septuaginty, która ma więcej ksiąg, prawda? My tam u nas w Kościele Katolickim mamy jakby zawężoną troszeczkę w stosunku do prawosławnych, tą Septuagintę. Właśnie przez to, że były różne wydania tej Septuaginty. Da? Że niektórzy autorzy coś tam dodawali jeszcze tą księgę, a inni niekoniecznie, nie? Czy kopiści bardziej niż autorzy, tak? Protestanci jeszcze bardziej. Tak, a protestanci jeszcze bardziej odcięli księgi Starego Testamentu, bo Luther się sugerował głównie stanowiskiem Żydów, a Żydzi wyrzucili część ksiąg, znaczy inaczej. Żydzi uznali, że język hebrajski jest językiem świętym, więc w Piśmie Świętym mogą być tylko te księgi, które są napisane po hebrajsku, a my mamy część
ksiąg w Piśmie Świętym, które znamy tylko z greckich wersji. Znaczy to już jest nieaktualne, bo część doktryn kanonicznych już znamy wersje znaczy, hebrajskie. Dzisiaj znaleziono niektóre wersje hebrajskie, niektóre przynajmniej fragmenty, prawda? Ale wtedy, tam w tym pierwszym, drugim wieku, wydawało się, że to jest księga, która jest tylko po grecku. Więc Żydzi ją wrócili, bo znali, że to nie jest księga natchniona, bo nie jest hebrajska, prawda? Więc oni przyjęli węższy kanon jeszcze niż chrześcijanie. Jeden argument to jest to, że właśnie uznali hebrajski za język święty i inne języki można powiedzieć, nie mogą być, nie może być zapis objawienia w innym języku po prostu. Drugim argumentem też podnoszonym było to, że chrześcijanie używali właśnie Septuaginty greckiej, więc Żydzi, żeby trochę się odciąć od chrześcijan, stwierdzili, to nie, bo my wyrzucamy całą Septuagintę, więc automatycznie wyrzucamy te księgi, w które chrześcijanie wierzą, prawda? Zostawiamy sobie tylko ten właśnie węższy kanon hebrajski. To znaczy tam była sytuacja jeszcze po wojnie żydowskiej, bo o co chodzi? Znaczy zniszczenie Jerozolimy nastąpiło między innymi dlatego, że była taka moda na Mesjaszy. Pojawiało się bardzo dużo Mesjaszy i między innymi właśnie z takiego podpuszczenia pseudo-mesjańskiego w zasadzie Żydzi postawili się ruchu powstanie przeciwko Żydowi, tak. No, ze znanym końcem właściwie rzeź kompletna tego. I po zniszczeniu Jerozolimy nastąpiły bardzo silne u Żydów takie nastroje antymesjanistyczne, w tym sensie, że po prostu oni usunęli księgi również, między innymi dlatego, że usunęli te, które tam za dużo było o tym Mesjaszu, nie? Po prostu no, mieli taką plamę, nie? Tak, już nam wystarczy tych Mesjaszy. Ja się znowu stałem Bar Kochba, bo do powstania Bar Kochby to Mesjasz miał przejść lada i mógł wąt. Więc wracając do mojego, słowa świętego Augustyna, niektórzy wręcz twierdzą, że to heretyk, prawda, w sensie protestanci, mimo że duża część protestantów ma szacunek dla świętego Augustyna, bo był, można powiedzieć, takim ojcem duchowym Lutra, Luter był w zakonie augustynianów, prawda, ale jednak te słowa świętego Augustyna mało któremu protestantowi przeszły przez usta, prawda, nie uwierzyłbym Ewangelią, gdyby nie autorytet Kościoła katolickiego. Bo to jest właśnie to, gdyby ktoś dostał nawet książkę, prawda, Nowy Testament i nic nie wiedział, znał grecki i mógł sobie to przeczytać, to dlaczego miałby w to uwierzyć? Standardowe pytanie myślę wielu ateistów, nie? Dlaczego wierzysz w Biblię, a nie w Koran? Tak? Albo nie w Bahala, Dawidę, czy tam jak to tam się tak hinduskie nazywa, już nie mówię o tym, dlaczego miałby wybrać Koran te księgi, tak? Tak. Albo nie, dlaczego nie uważasz właśnie, że nie wiem, zbrodnia i kara to jest dzieło religijne, powinien się jakiś kult tworzyć. No, tak, ja Tomasza. Tak. I pamiętam dyskusję z Chrystusem. Przepiękna dyskusja była na temat właśnie kanoniczności. I tam były takie mocne argumenty. Ale przecież to było. To było w tym miejscu, to było w tym miejscu. I w sensie, że historycznie kanoniczne to jest, tak? Tak, że to Pismo Święte było, tak? I było uznawane oddolnie. Nie, że Kościół uznał, tak? Nie, ale dlaczego było uznawane autorii? No, dlaczego właśnie, że dlaczego list świętego Pawła do Galatów jest uważany za Hebrajczyków? Albo to Hebrajczyków. Bo Galatów wiedzieli, że to jest od świętego Pawła. Nie miałem najmniejszych wątpliwości. Tak. Tradycje kultywowali w sobie. Zobacz, że źródłem jest apostoł. Tak. Tak? Tak. Czyli to, co tu jest urząd apostolski, który naucza. Prawda? I to jest dla nas podstawa wiary, bo są świadkowie zmartwychwstania. I oni świadczą o zmartwychwstaniu, ich świadectwo jest dla nas wiarygodne, dlatego wierzymy w tą księgę, można powiedzieć. To Pismo Święte było przez cały czas, w różnych miejscach. No i takie argumenty bardzo no, było. Stary Testament można powiedzieć, że był, tak? Ale księgi Nowego Testamentu powstawały. Nie, nie listy na przykład. No, w 35, 36 roku nie było. Jeszcze nie było. Nie? Tak, rozumiesz? Ale później, jak oddolnie, okay, stały takie natchnione, które były. Ale co w tym czasie, kiedy nie było zapisane? Byli apostołowie. I oni byli tym depozytem wiary 100%. Zgadza się. Tak. I to jest nauka katolicka, tak? Apostołowie w pewnym momencie zaczęli odchodzić, więc polecili spisać. Albo spisać. Albo tak jak Paweł w trakcie drogi całego swojego działalności. Tak. Część tej tradycji apostolskiej została zapisana, ale znowu, dlaczego wierzymy w tą księgę? Bo to jest tradycja apostolska. Oddolna. Znaczy oddolna w tym sensie, że taka była wiara Kościoła po prostu, prawda? I tak uważał Błaszkiewicz, pamiętam.
Jeszcze kiedyś. Fabian, tak? Fabian, tak, że właśnie to zawsze było w Kościele. To zawsze było to Pismo Święte. Ono było, także Kościół nic takiego nie ustala. Bo te Pisma były, były natchnione, nie było wątpliwości, były wolne Kościoła. Znaczy, Panu z nieba nowy to stało niczym Koran, tak jest. Księga Mormona spadła z nieba. Ale popatrzcie na to jeszcze w ten sposób. Dlaczego ta księga jest zamknięta? To, co trochę było mowa o to, co trochę było mowa o prorokach, prawda? Dlaczego dzisiaj nie powstanie jakiś prorok, który napisze siódmy list świętego Pawła do warszawiaków, prawda? Bo okres apostolski się zamknął. Ale dlaczego okres apostolski się zamknął? Przeciw testament. Ze śmiercią ostatniego apostoła. Ale dlaczego? Ponieważ objawienie jest zamknięte. Dobrze, ale objawienie jest jedno. Jezus był, prawda? Okej. Okay. No ale dlaczego uznajemy, że śmierć ostatniego apostoła jest jakąś... Bo nie ma świadków. Cezurką. Bo nie ma świadków. Ja właśnie świadków. Ale czy tylko apostołowie widzieli zmartwychwstałego Chrystusa? Nie. A uczniowie inni? Nie ma. Ale co się... Co mamy w testamencie? Też mamy. No to kiedyś też mamy. Ale w tam testamencie mamy listy albo apostołów, tak? Piotra, Jana, Pawła, Jakuba i tak dalej. I, no, Pawła oczywiście odmieniłem. I mamy ewangelistów, którzy albo byli apostołami, albo wiadomymi, znanymi, potwierdzonymi uczniami apostolskimi. I mamy domniemanie, że to który z apostołów innych to. Znowu, ale dlaczego stawiamy na to tak inaczej, że to muszą być apostołowie albo uczniowie apostołów? Bo autor Didache nie był jednym z apostołów. Prawdopodobnie tak. Ale to nie odpowiada. Nie był. Ale był uczniem apostołów. Polikarp też. Tak, Polikarp był uczniem apostołów. Dlaczego nie ma tutaj dzieł Polikarpa na przykład? Nie? No przecież wszyscy ci apostołowie nauczali następnych, prawda? Więc gdybyśmy tak to chcieli rozciągnąć, no to właśnie, ja nauczył Polikarpa, no to Polikarp jest uczniem apostolskim, to jeśli uczeń apostolski napisał jakiś list, to go włączmy do tej księgi. Bezpośredni świadkowie. No, Marek nie był świadkiem. Łukasz nie też nie był świadkiem, prawda? Łukasz poznał Pawła, Paweł w sumie też nie był świadkiem zmartwychwstania sensu stricte, prawda? Miał objawienie Chrystusa, ale nie był przy zmartwychwstały. Też nie. Tak? Więc zobaczcie, że widział Chrystusa. No, to do martwych istniał. Tak, już po, nie? Zobaczcie, że można być, to też jest kwestia tradycji. Nigdzie tu w Piśmie Świętym nie ma takiego zapisu. Wraz z śmiercią ostatniego apostoła już żadne inne pismo nie zostanie napisane i włączone i tak dalej, nie? Tak? Tak. Nie ma takiego zapisu. To, że my tak uznajemy, no to jest właśnie, to jest kwestia tradycji, bo uznajemy apostołów za wiarygodnych świadków i chcemy mieć wiarygodne świadectwo, prawda? I Kościół w ten sposób to, można powiedzieć, skompletował. Wziął najbardziej wiarygodne świadectwa. Didache, chociaż jest pięknym dokumentem pokazującym historię chrześcijaństwa, nie uznano za wystarczająco wiarygodne świadectwo zmartwychwstania Chrystusa, prawda? Tylko za, można powiedzieć, za dokument historyczny pierwszego Kościoła. Tak, jak wyglądała historia pierwszego Kościoła, a nie wiarygodne świadectwo tej mocy Ewangelii zmartwychwstałego Chrystusa, prawda? Więc Kościół, można powiedzieć, rozpoznawał to w ten sposób. Co jest wiarygodnym świadectwem? Które pisma są od apostołów, od uczniów apostolskich, które są najbardziej wiarygodne? Ale dlaczego tak? Właśnie, gdyby ktoś dzisiaj powiedział, że właśnie list, nie wiem, drugi list świętego Piotra, to nie został napisany przez świętego Piotra, tylko przez jakiegoś ucznia świętego Piotra. To uważaj, jaki przykład podaje. To możliwe jest. Bo ci odpowiem. Nie, bo zobaczcie, chodzi o to, że w biblistyce są takie teorie, nie? No, że nie wszystkie listy świętego Pawła napisał święty Paweł. Póki jest tradycja. Ale dlaczego? Bo jest tradycji. No, zobaczcie, co to jest. Mamy niepokojące pozory, chyba pracujące ze świętym. Dużo więcej. Chociażby, nie? To samo nie jest po prostu. W pewnym sensie można powiedzieć, że ktoś... I popatrzcie to jeszcze w ten sposób. Gdyby w Piśmie Świętym było napisane coś takiego. Załóżmy, nie? List świętego Pawła do Tesalonicza i święty Paweł pisze. Ten list świętego Pawła do Tesalonicza jest nieomylnym słowem Boga. Czy to jest argument za tym, że to jest nieomylne słowo Boga? Ja też mogę coś takiego napisać. Prawda? Ja też mogę. Ale jest jeszcze dalej. Przecież wiemy, że
redakcja pewnie książek następowała przez jakiś czas, nie tylko przez samego autora, tak? Choćby tutaj w Ewangelii Świętego Marka to nazywa zakończenia słynne, tak? Także natchnienie dotyczy całego procesu powstawania również tradycja odwołuje się do tego tekstu finalnego, a niekoniecznie do tego, który bezpośrednio wyszedł pod rękę apostoła. Czy tam się Marka w tym, tak? Chodzi mi o pokazanie, że ty pokazujesz katolickie stanowisko i prawosławne. Nie, tak, nie. Natomiast dla protestanta, no jak to? Jak to? Ktoś to potem, apostoł napisał, a ktoś to potem poprawiał jeszcze? No, jak śmiał poprawiać apostoła? Znaczy, to dopiero Izajasz, nie? Tak, apostoł dopiero Izajasz, tam trzech minimum się doliczono Izajasz, nie? No, tak, tak, jest. Tak, więc pytanie, dlaczego uznajemy te konkretnie księgi za natchnione, jeśli one same. Znaczy, gdyby same się uznawały za natchnione, to razem to był w ogóle błąd logiczny, prawda? No ale właśnie, można powiedzieć, że musiał być jakiś zewnętrzny autorytet, który pokazał, to są księgi natchnione. Tak. Ale to też było chyba tak, że po prostu tak się wypisało w starożytności. W sensie, jak się pisało? No, że jeden pisał, drugi pisał. Tak. Niektórzy mówią, że święty Piotr był w ogóle niepiśmienny i list świętego Piotra to nie on pisał, tylko on mówił, a ktoś to tam zapisał, prawda? Gdzieś na jakiś powiedział, na przykład taki wątek o szóstwa w Piśmie Świętym, że list świętego Pawła, no ale to był list świętego Pawła, nawet jak on go nie napisał, bo tak się wtedy w starożytności pisało. Teraz na teologii najnowsze nauczanie unika słów, że Paweł, Piotr napisał czy Jan. Mówi się, bo to pismo pochodzi z tradycji Janowej, z tradycji Piotrowej, z tradycji tam... A pochodzi Jana, to bym nie odkrawszał, również to był Jan postnaturalny. Tak, ale księgi Mojżeszowe. Tylko jeśli nie święty Jan napisał, to na pewno jego uczeń, albo jego, nie wiem, uczeń towarzysz, tak? Paweł sam nie jeździł na... Ale znowu wracamy do tego cytatu Augustyna, prawda? Bo o to chodziło Augustynowi. Ta księga sama w sobie, może być, jest ładną księgą, literaturą i tak dalej, nie? Ale właśnie to, że ci wiarygodni świadkowie zmartwychwstania, o których wiemy nie z tej księgi, tylko właśnie z tradycji Kościoła, prawda? Że to oni napisali. Bo skąd wiemy, że Łukasz napisał Ewangelię Świętego Łukasza? Skąd wiemy, że Marek napisał Ewangelię Świętego Marka? Czy to jest tu napisane? Ja, Marek, piszę tą Ewangelię. Któryś jest. Chyba Łukasz akurat. To on jedyny, można powiedzieć, swój autograf zostawił, tak? Natomiast pozostali ewangeliści, nie ma informacji, czy to ja napisałem, ja apostoł, prawda, ja napisałem Ewangelię Świętego Jana i tu mam ją daję na tacy. A może już w pięciu dniach nawet Więc wierzymy w tą księgę na podstawie tradycji przekazanej nam przez Kościół katolicki. Na podstawie właśnie tradycji apostolskiej. Ale faktycznie dla protestantów może być szokiem świadomościowym, jeżeli się okaże na przykład, że Apokalipsę napisał inny Jan niż Jest. Ale tu jeszcze, bo jeszcze było pytanie, co by było, gdybyśmy znaleźli jakąś księgę, prawda, dzisiaj, wykopali gdzieś tam w Jerozolimie czy gdzieś, jakąś jeszcze inną księgę, na przykład, tak, list świętego Piotra do, nie wiem, Smyrny. Załóżmy. By się okazało, że jest jakiś list, podpisany przez świętego Piotra, który był wysłany do gminy chrześcijaństwa, nie? Musiało być selfie Pawła z tym listem, nie? Oczywiście jest to pytanie teoretyczne. Tak było, tak jest. To jest pytanie teoretyczne, bo nie mamy na razie takiego przypadku, ale zobaczcie w ten sposób. Kiedy mamy definicję kanonu, jest to definicja, czy jest to definicja właśnie za... Czy można uznać, że ta definicja zamyka karę? Że żadna, co jest napisane, żadna inna księga nie może być traktowana jak objawiona. Tak. Powieki wystarczy przeczytać ostatnie zdanie Apokalipsy. Błąd logiczny, to nie odbieram. Nie, ono dotyczy Apokalipsy. Jest tego jednego zdania. I przypadkowo Kościół swojej mądrości umieścił on na końcu. Tak. Znaczy, to jest dobre pytanie, bo to jest znowu tradycja, bo nie zawsze było umieszczana Apokalipsa. Nie we wszystkich, że tak powiem. Hieronima już jest, myślę, że na końcu. Większość, to co ci powiedziałem, nie wszystkie wspólnoty chrześcijańskie nawet uważały Apokalipsę za natchnioną. Więc były takie kodeksy, gdzie nie było w ogóle. Jako ostatnia została uznana i najbardziej mocna. Tak, więc dlatego mówię, to jest trochę grunt logiczny, nie? Biblia to jest biblioteka, a nie księga, tak? Ale mimo wszystko, więc pytanie teraz, czy jest jakiś taki zapis, nie wiem, Soboru Trydenckiego, na przykład mówiący, te i tylko te księgi mogą być uznawane w Kościele za dzieła natchnione. Ja nie kojarzę.
Szczerze mówiąc też nie wiem, aczkolwiek słyszałem jedną opinię katolickiego teologa, który wyraził taką nadzieję w kontekście kanonu prawosławnego, prawda? Że prawosławni mają szerszy kanon i on wyraził taką nadzieję, że może nie jest wcale zamknięta droga do tego, żeby Kościół katolicki mógł powiedzieć tak, tego kanonu też można używać, tego szerszego, że te parę ksiąg też możemy uznać za takie właśnie wtórne. Cała rzecz polega na tym, że różne kościoły prawosławne, autokefaliczne mają różne rozszerzenie. I to jest też problem między nimi. Zgadza się, ale z punktu widzenia katolika patrząc, prawda? Tak. Czy byłaby taka możliwość, bo to już nie jest teoretyczna możliwość. Bo wiemy, że są takie księgi uznawane przez niektórych chrześcijan prawosławnych za natchnione. Znaczy, Sobór Trydencki powiedział się autorytatywnie, że trzecia i czwarta księga Ezdrasza plus list Jeremiasza, tak zwany, które w łacińskiej wulgacie do tej pory funkcjonowały, że nie są pismami natchnionymi. Tylko to jest, co jeszcze uznam innej. Znaczy ja poczekaj, że się przerwę. Tak. Ale właśnie o to chodzi. Jakby można powiedzieć, są opinie, tak, czy decyzje co do konkretnych ksiąg. Tak, natomiast tak. Nie ma takiego zapisu, żadna inna księga nigdy więcej nie może zostać zanotchniona. Natomiast jeśli chodzi o Nowy Testament, jestem przekonany, że objawienie zamknięte to pada wielokrotnie. Dobrze, objawienie jest zamknięte, ale list świętego Pawła do Smyrny, gdyby się znalazł, list apostolski świętego Pawła do kościoła w Smyrnie, gdyby się znalazł, czy można by to uznać za część objawienia? Tak, żeby to wszystko. Tak. Po pierwsze, bo objawienie jest zamknięte, pada wielokrotnie nauka katolicka, a dwa, znany przez drugi wiek, trzeci, czwarty i piąty wszystkich pisarzy chrześcijańskich i każdy próbuje swój kanon. Ja mogę podać link, wyświetlić gdzie, kto i jakie księgi uznano. Więc tam nie ma jakiejś nieznanej, zaginionej księgi. Na szybko zgodzę się do Nowego Testamentu. Dla mnie to właśnie ciekawszy jest problem tego Starego Testamentu, prawda? Gdzie prawosławni uznają parę innych ksiąg, które u nas nie zostały wprost powiedziane, że są do odrzucenia. Tak to rozumiemy. Tak to rozumiemy, prawda? Jest parę ksiąg prawosławnych, które w Kościele katolickim, można powiedzieć, nie zostały wprost określone, że nie są natchnione. Można powiedzieć, mógłby Kościół podjąć decyzję, że są natchnione. Nie wiemy oczywiście, czy tak się zdarzyło, ale mówię, teoretycznie taka możliwość mogłaby istnieć, że zebrałby się sobie. Nikt z nas by nie protestował, bo Stary Testament tak bardzo, aż sąd nas nie zajmuje. Tu się też pewnie nie zgodzi. To jest choroba współczesnego człowieka, robienie takiego ścisłego kanonu. Dlatego, tak. Dlatego mówię, dla prawosławnych to nie Żydzi w zasadzie nie widzieli takiej potrzeby. Nikt przed Chrystusem z Żydów w zasadzie nawet się nie zajmował tym. Sobie cóż. No ale wiesz, tak, ale to były dyskusje, tak? A nie było czegoś takiego, że sobie Żydzi zrobili kanon i to tak, a to nie, tak? Czytało się różne księgi, które uważano za pożyteczne. I no nie było tak, po prostu my, a zwłaszcza Zachód, prawosławie mniej, ale też trochę, ale zwłaszcza Zachód mamy skłonność taką grecką do bardzo ścisłego definiowania różnych rzeczy. Fakt, że to się brało z herezji po prostu, nie? Były herezje, no i musieliśmy jakoś na to powiedzieć, ale w zasadzie do Soboru Trydenckiego, chociaż przez 1000 lat był niezmienny w zasadzie zestaw ksiąg, w zasadzie nikt się tam specjalnie tym nie zajmował, od czasu Hieronima może. Po Hieronimie już nikt tym nie zajmował, bo to nie był problem. To nie był problem, tak? No, w każdym razie... Nie wiem, czy to padło, to jest ważne. Jezus w Nowym Testamencie, mówiąc, że cytuje Pismo, jest kilka cytatów, których próżno nam szukać w Starym Testamencie, którym się posługujemy. Znaczy, Jezus cytował coś innego, jako pismo, coś, czego nie ma, podkreślam, w Starym Testamencie. Jest kilka cytatów Jezusa. On chyba jest... W Starym Testamencie jest taka rzecz, która cytuje się w Nowym Testamencie jest cytat o Mojżeszu, który, nie inaczej, o świętym Michale Zajonek, który walczył z szatanem o ciało Mojżesza. W którymś liście to jest. Tego też nigdzie nie ma w Starym Testamencie, tego opisanego tego wydarzenia. Tak, ale to jest taka interpretacja, jak się tego w ogóle będzie. Henocha, Henoch, już się to nie ma. Jest też najmniejsze, nie?
Także... Tak, ja mam takie pytanie do tego pana, bo jeżeli znaleźł tą księgę, którą właśnie pan Jezus znaleźł tą księgę, w tym momencie można było ją uznać w takim razie, jako część, Myślę, że biści mieliby mocne argumenty, mocno zakończone. A co w takim razie z zamkniętym objawieniem, ja nie znam tego objawienia, bo ja dokładnie tak sam postrzegam, jak byłem drugą stroną. Ale żeby to a argument za nowym testamentem jaki? Jeżeli w podobnym okresie czasu Święty Paweł pisał na przykład różne liczby, znaczy pisał, już nie chcę wchodzić, czy to on pisał dokładnie, czy nie, żebyśmy do tego weszli. Ale jeżeli pisał różne listy do różnych kościołów i akurat tak się złożyło, że jeden z tych listów, a może nawet więcej niż jeden, gdzieś zaginął i teraz mogliśmy go odnaleźć. Natomiast w równym czasie te listy powstawały. Dlaczego w takim razie ten list jest gorszy tylko dlatego, że został wykupany później? Ja myślę, że ze względu na opatrzność można. Znaczy, myślę, że Bóg czuwa nad swoim listem. Z jednej strony tak. Czyli tak czuwał, że akurat po 2020 wieku młody nagle jednak wymstał mu się ten list i nam się ukazał. Tak, to jest nie tak, że... Ja bym uznał, że to święty pomyślał, że Paweł miał słaby dzień. Ale a może inaczej, może trzeba uznać, że to jest właśnie objawienie na nowe czasy. Że wtedy to nie było potrzebne, a teraz to jest właśnie... Nie idź w tym tygodniu. To dobre. Ale słuchajcie, nawet zważamy problem czegokolwiek wydumany. Tak, tak. Stwierdzenie, że coś wykopanego jest akurat z pod ręki świętego Pawła... To jest to trudne, tak? Bardziej zobaczcie, że... Jeszcze, gdyby Paweł w jednym ze swoich listów powołał się na pismo, nie wiem, Piotra na przykład, którego my nie znamy. O, i gdyby odszukali takie pismo Piotra, to rzeczywiście nie, bo Paweł by tak gdyby gdzieś pisał, a Piotr powiedział wam przecież, że, tak? Wiesz co, ale Paweł spróbuje, to się zagniony ksiąg starego wieku. Ale takich niestarych wypowiedzi, nie? Pytanie tutaj rozumiem było czysto akademickie, więc ono nie wyciął żadnego konkretnego, ale zostało sprowadzone do tak naprawdę do historycznych jakichś faktów, bo nie ma takiego historii, no na tym polega abstrakcyjne pytanie, czy gdyby się coś takiego pojawiło, to czy można byłoby mówić o tym, żeby jednak uznać je również zatrzymane, jeżeli by wyszło spod autora apostoła, tak, czy nie jakiegoś ucznia Polikarpa czwartego typu pisielu, tylko udałoby się w jakiś sposób, nie wiem jaki, ale ustalić, że jest to rzeczywiście pismo świętego Pawła, to czy i które pochodzi z międzyczasów, w których on prowadził tę swoją działalność, to czy można byłoby je włączyć do zjawiska? Bo to jest pytanie podstawowe. Kto mógłby to zrobić? To znaczy pytanie jest aktualne, jeżeli chodzi o dwa czy trzy księgi Starego Testamentu, które są wspominane w Nowym Testamencie, a ich nie znamy. Ale tak nieważne jakie pismo, ważne, bo kto miałby prawo i autorytet zrobić coś takiego, żeby powiedzieć, że od dzisiaj nie mamy 27 książek, to znaczy tylko 28. Z jakiegokolwiek innego tam powodu bym nie znał wypisane. Czy jest ktoś, osoba lub ciało jakieś, które miałby prawo coś takiego zrobić? Bo zobaczcie, Urząd dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy, ale tak naprawdę ta księga to jest, można powiedzieć, wewnętrzna księga Kościoła. Tak. Pisana przez Kościół dla Kościoła. No tak, właśnie. To jest pisane przez ludzi wierzących, apostołów, uczniów apostolskich, dla innych świętych w okolicy, prawda? Dla ludzi wierzących. Nie? Cały Nowy Testament to wewnętrzne pismo Kościoła. I tak naprawdę właśnie Kościół skompletował te księgi, złożył w jedną książkę i dał nam do czytania, prawda? No więc tak naprawdę jedynym, kto miałby prawo, jest Kościół. Oczywiście inne pytanie, czy inni by to uznali, prawda? Gdyby się coś takiego zdarzyło i Kościół katolicki nagle stwierdził, że tam 5 list świętego Pawła do Galatów, to teraz będzie też trzecie pismo świętego. Nie obstawiam, że większość protestantów by odrzuciła taką tezę. Nie? Nawet gdyby się wracamy do tego pytania sprzed kilku godzin, to w zasadzie jaki Kościół? Tak, właśnie, nie? Dokładnie. Czy ten Kościół, o którym Pan mówił, że jest Panu smutno, że nie poczuła się do odpowiedzialności za własny Kościół, nie czuję się we władaniu Kościoła, tak? To co Pan wspominał na swojej prezentacji o tym, czy ten Kościół w rozumieniu ze wszystkimi
protestantami, czy ten kościół w zrozumieniu z samymi katolikami, czy tylko katolicko-rzymskimi, czy i tak dalej. Znaczy patrząc na to, co się dzieje a propos świata prawosławnego, prawda, oni się nie zebrali wszyscy na jednym synodzie, więc nie uznali tego za obowiązujące. Więc obstawiam, że gdyby chociaż jeden autokefaliczny kościół prawosławny, prawda, stwierdził, że nie, on tego nie uzna, no to prawosławni by tego nie uznali za obowiązujące. I tu mamy, można powiedzieć, mamy jakiś zrok urzędu nauczycielskiego, tak? W sposób negatywny, tak? W sensie takim, że wiadomo byłoby, że odrzucili, bo ktoś jeden odrzucił, nie mają pewnej zgodności, nie? Ale to by było jakieś powiedzmy, ogólnoprawosławne stanowisko, w sposób negatywny przynajmniej, nie? Katolicy mogliby się wypowiedzieć pozytywnie lub negatywnie, tak? Mógłby zostać zwołany sobór, który by nad tym debatował, sobór mógłby wydać decyzję. Na przykład przyjmujemy tą księgę lub nie przyjmujemy tej księgi. Oczywiście rozmawiamy czysto teoretycznie, ale w tym sensie można powiedzieć, w Kościele katolickim jest taka możliwość, w Kościele prawosławnym przynajmniej jest taka możliwość odrzucenia i w przypadku całkowitej jednomyślności przyjęcia. Natomiast we wszystkich wyznaniach protestanckich tak naprawdę każdy pastor by sobie decydował, prawda? No to my sobie, fajne, weźmiemy sobie, nie? Albo nie, nie, my nie chcemy, bo tylko Biblia, Króla Jakuba i żadna inna i tak dalej. Nie? No. Dobra, czas kończy się, bo tam kolacja stygnie, więc dziękuję wam bardzo i zapraszam na kolację.